5 maja, zamek. Mimo wszystkich trosk, przed podróżą zjadłem dobry posiłek składający się z plastrów bekonu, cebuli i papryki, i popiłem winem. Gdy wsiadłem do powozu Woźnica, nie zajął swego miejsca, lecz, jak zauważyłem, wdał się w rozmowę ze starszą niewiastą, właścicielką gospody. Najwyraźniej byłem przedmiotem ich dysputy, gdyż od czasu do czasu spoglądali na mnie. Po chwili podeszli też inni, siedzący dotąd na ławce za drzwiami ludzie i słuchali, przyglądając mi się ze współczuciem. Gdy ruszyliśmy dość już wtedy, liczny tłum, który zgromadził się wokół wejścia do gospody, przeżegnał się i każdy wyciągnął dwa palce w moją stronę. Z trudem udało mi się nakłonić mojego współtowarzysza podróży, by wyjaśnił, o co im chodziło. Początkowo nie chciał mówić, ale gdy dowiedział się, że jestem Anglikiem. Odpowiedział, iż było to zaklęcie przeciw złym czarom. Nie czułem się najpewniej takim rozpoczęciem drogi w nieznane, lecz wszyscy wokół wydawali się niezwykle uprzejmi i pełni współczucia, co poruszyło mnie do głębi. Nigdy nie zapomnę tego, co zobaczyłem, gdy po raz ostatni skierowałem wzrok w stronę dziedzińca gospody, wszystkich stojących tam tłumnie barwnych postaci, które kreśliły znak krzyża. Ludzie stali wokół szerokiej bramy, a w tle spostrzegłem listowie pomarańczowych i oleandrowych drzew, ciasno ustawionych w skrzyniach pośrodku dziedzińca. Woźnica strzelił dużym batem nad grzbietami czterech dorodnych koni, które żwawo ruszyły. Odjechaliśmy. Wkrótce miejsce upiornego strachu zajął podziw dla piękna krajobrazu. Przed nami rozpościerał się pofałdowany teren pełen młodych, świerkowych zagajników i nieprzebytych, sinych borów. Szczyty stromych wzgórz wieńczyły grupki drzew lub zagrody ustawione szczytowymi ścianami ku drodze. Wokół widać było wszędzie oszałamiające ilości kwiatów na niezliczonych drzewach, jabłoni, śliw, gruszy i wiśni. Gdy przejeżdżaliśmy obok spostrzegłem, że trawa pokryta jest opadłymi płatkami. Za zielonymi wzgórzami wyrastały potężne lasy ciągnące się aż po najwyższe szczyty Karpat. Piętrzyły się po obu stronach drogi, a ostre światło popołudniowego słońca malowało całą gamę wspaniałych barw, ciemne błękit i purpurę w cieniu szczytów, brąz przechodzący w zieleni tam, gdzie kępy traw zlewały się naturalnie z odcieniami kamieni. Jak okiem sięgnąć widać było postrzępione skały i urwiste turnie, a z tyłu za nimi wznoszące się majestatycznie wierzchołki pokryte śniegiem. Po niebie przesuwały się obłoki w kształcie duchów. Droga wiła się pod górę. Zaczęło się ściemniać, a coraz chłodniejsze powietrze spowijała mgła. Czasem wzgórza były tak strome, że mimo zachęt woźnicy konie posuwały się bardzo powoli. Aby im pomóc, chciałem wysiąść i iść obok. Lecz woźnica nie chciał nawet o tym słyszeć. Nie, nie, powiedział. Tu nie może pan iść, psy są zbyt dzikie. I po chwili dodał i tak będzie pan miał jeszcze dużo przeżyć przed snem. Zatrzymał konie tylko raz, aby zapalić lampy. Kiedy zapadł zmrok, pasażerowie zaczęli okazywać niepokój i ponaglać woźnicę, a ten smagał i poganiał konie. W końcu zobaczyłem z przodu jakieś szare światło. Pasażerowie wykazywali coraz większe zaniepokojenie, szalony powóz kołysał się na swych skórzanych resorach i podskakiwał jak łódź miotana przez sztormowe fale. Musiałem się mocno trzymać. Góry jakby się ku nam przybliżyły i groźnie spoglądały z każdej strony. Wjeżdżaliśmy na przełęcz Borgo. Gdy tak pędziliśmy, woźnica pochylał się do przodu, a pasażerowie nachylali się do okien i wysuwając głowy, wpatrywali się w ciemność. W końcu ujrzeliśmy otwierającą się na wschodnią stronę przełęcz. Nad nami przetaczały się ciężkie chmury, w powietrzu czuć było nadchodzącą burzę. Wzrokiem zacząłem szukać karety, która mnie miała dowieść do hrabiego. Lada moment wśród okalającej nas czerni spodziewałem się ujrzeć światła, lecz na próżno. Widać było tylko skaczące światło naszych lamp, a w ich blasku biały obłok pary unoszący się nad strudzonymi końmi. Wkrótce w dole przed nami dostrzegliśmy zarys piaszczystej drogi, ale powozu nie było. Poczułem lekkie rozczarowanie, natomiast inni pasażerowie opadli na siedzenia z wyraźnym zadowoleniem. Dlaczego nie mogłem zrozumieć? Zacząłem już rozmyślać, co teraz zrobić, gdy woźnica, spoglądając na zegarek, powiedział cichym głosem. Jesteśmy wcześniej. Potem zwrócił się do mnie, łamaną niemczyzną. Nie ma tu karety, a zatem, her, nie jest Pan oczekiwany. Pojedziemy teraz do Bukowiny i wrócimy jutro lub pojutrze. Lepiej pojutrze. Kiedy to mówił, konie zaczęły rżeć i parskać, a potem rzucać się dziko. Musiał je trzymać. Przerażeni wieśniacy zaczęli krzyczeć, żegnając się raz po raz. W tym momencie obok nas zatrzymała się kareta zaprzężona w cztery konie. W świetle lamp zauważyłem wspaniałe, czarne jak smoła zwierzęta. Powoził nimi wysoki mężczyzna z długą brodą w wielkim, czarnym kapeluszu nasuniętym na czoło tak, jakby chciał ukryć twarz. Kiedy odwrócił się w naszą stronę, dostrzegłem jedynie błysk bardzo jasnych oczu, które w świetle lamp wydawały się być czerwone, powiedział do woźnicy. — Dzisiejszej nocy przybyłeś wcześniej, przyjacielu. — Angielski her się śpieszył. Odparł zlękniony woźnica. To dlatego przypuszczam, nakłaniałeś go do podróży do Bukowiny. Nie oszukasz mnie, przyjacielu, wiem zbyt dużo, a moje konie są szybkie. Gdy to mówił, uśmiechnął się i światło lampy padło na jego surowe usta, bardzo czerwone wargi i ostre, białe jak kość słoniowa zęby. Jeden z podróżnych wyszeptał: Martwi podróżują szybko. Stangret najwyraźniej usłyszał te słowa, gdyż spojrzał na niego z uśmiechem. Pasażer odwrócił głowę i ponownie zrobił znak krzyża. Podaj bagaż pana, powiedział Stangret i moje torby pośpiesznie przełożono do karety. Przechodząc do powozu wsparłem się na jego ręce, która była silna jak żelazna obręcz. Bez słowa pociągnął za lejce. Konie zakręciły i pomknęliśmy w ciemność przełęczy. Dojrzałem jeszcze znak krzyża towarzyszy podróży. Jechaliśmy prosto ze znaczną szybkością, a potem skręciliśmy. Teraz jechaliśmy znowu prosto, niemal w przeciwną stronę. Miałem wrażenie, że krążymy. Postanowiłem zapamiętać jakieś charakterystyczne miejsca. Obserwacja potwierdziła przypuszczenia. Zapaliłem zapałkę, by zobaczyć, która godzina. Właśnie zbliżała się północ. Zatrwożony czekałem w potwornym napięciu. Wtedy w zagrodzie gdzieś daleko od drogi rozległo się wycie psa. Było to długie, straszliwe wycie przerażonego zwierzęcia. Skowyt podjął drugi pies, potem kolejno inne i niesione łagodnymi teraz podmuchami wiatru wycie dochodziło do mnie ze wszystkich chyba zakątków tego kraju. Konie wpadły w popłoch, lecz woźnica przemówił do nich łagodnie i uspokoiły się nieco, choć bardzo drżały, spocone jakby po spłoszonym biegu. Wtedy z oddali, z okalających gór doszedł do nas skowyt głośniejszy i bardziej przeraźliwy. To były wilki. Przerażony chciałem wyskoczyć i biec na oślep. Oszalałe ze strachu konie o mało nie wywróciły karety. Potrzeba było niezwykłej siły Stangreta, aby je utrzymać. Dość szybko jednak uszy przyzwyczaiły się do tego dźwięku, również konie uspokoiły się na tyle, że woźnica mógł je pogłaskać. Wkrótce Stangret ponownie zajął swoje miejsce, pociągnął zalejce i ruszyliśmy w pośpiechu dalej. Tym razem już nie krążyliśmy, lecz gwałtownie skręciliśmy w prawo w wąską, biegnącą w dół dróżkę. Wkrótce znaleźliśmy się w gęstym lesie. Pochylające się nad drogą drzewa sprawiały wrażenie, jakbyśmy jechali w tunelu, po chwili jednak po obu stronach pojawiły się znowu groźne skały. Osłonięci drzewami słyszeliśmy, jak wiatr się wzmaga, wył i gwizdał wśród skał, bijąc gałęziami, z każdą minutą robiło się coraz zimniej i wkrótce zaczął padać delikatny puszysty śnieg. Niebawem wszystko wokół pokrył śnieżny dywan. W ostrych podmuchach wiatru nadal słychać było wycie psów, słabnące w miarę jak jechaliśmy naprzód. Coraz bliższe za to były odgłosy wilków, które wydawały się osaczać nas ze wszystkich stron. Okropnie się bałem, nie bardziej jednak niż konie. Stangret nie zdradzał za to żadnych objawów strachu. Nagle Zobaczyłem niebieskawy płomień po lewej stronie. Woźnica zszedł, sprawdził konie i poszedł w las. Tam uformował z kamieni jakiś kształt i wrócił. Dziwnym trafem jednak zobaczyłem, jakby światło ognia przenikało przez niego. Po chwili usłyszałem wilki blisko, znacznie bliżej niż poprzednio. Przerażony krzyczałem i biłem w ściany powozu w nadziei, że je odstraszę – nie wiem, jak to się stało, ale nagle usłyszałem podniesiony głos Stangreta, rozkazujący, nieznoszący sprzeciwu, i zobaczyłem, jak wykonuje ruch ręką, jakby usuwał z drogi przeszkodę. Wilki, które zabiegły nam drogę, natychmiast zniknęły w kniei, a wszystko okryła ciemnością kolejna chmura. Ruszyliśmy dalej, a. ale byłem tak przerażony, że nie mogłem wydobyć głosu. Droga wiodła pod górę, czasem tylko nieznacznie schodząc w dół. Nagle poczułem, że Stangret zatrzymuje konie. Znajdowaliśmy się na kamiennym dziedzińcu wśród ruin olbrzymiego zamku. W żadnym z okien nie pojawił się nawet promyk światła. Na tle rozjaśnionego księżycowym blaskiem nieba rysował się postrzępiony kontur blanki obronnego muru. Dziennik Jonathana Harkera, 5 maja. Musiałem zasnąć. Gdybym czuwał, z pewnością zauważyłbym, że zbliżamy się do niezwykłego miejsca. Tonący w ciemnościach zamkowy dziedziniec wydawał się dość duży, a kilka wychodzących z niego przejść pod łukami bram sprawiało, iż całość wydawała się jeszcze większa. Kareta zatrzymała się. Stangret zeskoczył i podał mi dłoni, abym wysiadając wsparł się na niej. Następnie zdjął moje bagaże i postawił je obok. Znajdowałem się naprzeciw wielkich, starych drzwi, nabijanych ćwiekami i osadzonych w masywnych kamiennych blokach. Stangret tymczasem wrócił do karety, wziął lejce i niebawem zniknął w jednej z bram. Stałem w milczeniu, nie wiedząc, co dalej począć. Nigdzie nie było dzwonka i nie było sensu krzyczeć. Wątpliwości i strach znów wkradły się do mojego serca. Dokąd przybyłem? Wśród jakich ludzi przyjdzie mi tu mieszkać. Cóż to za ponura przygoda! A zdarzyła się właśnie mnie, młodemu prawnikowi tuż po studiach, w trakcie pierwszej podróży w interesach. Uszczypnąłem się, sprawdzając, czy nie śpię. Niestety nie. Dopiero po dłuższym czasie usłyszałem ciężkie kroki z za wielkich drzwi i przez szczeliny dostrzegłem światło. Zadźwięczały łańcuchy i otwarto masywne zasuwy. Ktoś głośno przekręcił skrzypiący klucz i drzwi się otworzyły. Stanął w nich wysoki starzec. Był niezwykle blady, ubrany w czerni. Miał gładko ogoloną twarz, z którą kontrastowały długie, siwe wąsy. W dłoni trzymał zabytkową srebrną lampę, w której pełzał niczym nieosłonięty płomień, rzucając długie, chwiejne cienie. Wytwornym gestem zaprosił mnie do środka i odezwał się dobrą angielszczyzną. Witam w moich progach. Proszę, niech pan śmiało wchodzi. Nie wyszedłby mnie przywitać, lecz stał niczym kamienny posąg. Jednak gdy przekroczyłem próg, uścisnął mi dłoń tak mocno, że aż skrzywiłem się z bólu. Dłoń była lodowato zimna, raczej trupia niż człowiecza. Siłą przypominał stangreta, którego twarzy nie widziałem. Pomyślałem, że to ta sama osoba, więc spytałem, czym mam przed sobą hrabiego Drakulę. — Tak, jestem Drakula — odpowiedział. — Witam. — Proszę, niech pan wyjdzie, panie Harker. Nocne powietrze jest chłodne, powinien pan coś zjeść i odpocząć. Postawił lampę, po czym schwycił moje bagaże, zanim zdołałem zareagować, gdy zaprotestowałem, powiedział. Ser, jest pan moim gościem. Już późno i służba udała się na spoczynek. Proszę mi pozwolić o siebie zadbać. Nie zważając na moje protesty, niósł torby. Poszliśmy wzdłuż korytarza, później olbrzymimi, krętymi schodami weszliśmy na górę, znowu przemierzyliśmy jakiś korytarz. Towarzyszył nam stukot własnych butów o kamienną posadzkę. Na końcu korytarza Drakula gwałtownie otworzył drzwi i ujrzałem dobrze oświetloną komnatę z wykwintnie zastawionym stołem. W olbrzymim kominku płonęły duże kloce drewna. Hrabia zatrzymał się, postawił torby, zamknął za sobą drzwi i przemierzywszy pokój otworzył następne prowadziły do małego ośmiokątnego pokoju oświetlonego pojedynczą lampą, ale pozbawionego okien. Przeszliśmy i przez ten pokój, zatrzymując się przed następnymi drzwiami. Hrabia otworzył je i gestem ręki zaprosił mnie do środka. Widok był zachęcający. Zastałem tam wielką, dobrze oświetloną i ogrzaną płomieniem z kominka sypialnię. Hrabia postawił moje bagaże i wycofał się, mówiąc. Zechce pan zapewne umyć się i odświeżyć po podróży. Myślę, że znajdzie Pan wszystko, co będzie potrzebne. Gdy będzie Pan gotów, proszę przejść do drugiego pokoju. Czeka tam na pana kolacja. Światło i ciepło, a także uprzejme przywitanie hrabiego uspokoiły mnie. Poczułem głód, umyłem się szybko i przeszedłem do drugiego pokoju. Mój gospodarz stał obok ogromnego kominka, opierając się o jego ściany. Na mój widok dwornym gestem zaprosił mnie do stołu, mówiąc. Bardzo proszę, niech pan siada. Proszę mi wybaczyć, że nie przyłączę się do pana, gdyż już jadłem. Podałem mu zapieczętowany list od mojego pracodawcy, pana Hawkins'a. Drakula rozdarł kopertę, przeczytał tekst ze śmiertelną powagą, po czym z czarującym uśmiechem oddał mi do przeczytania. Nadawca wyjaśniał, iż cierpi na podagrę, więc nie może przybyć osobiście. W zastępstwie wysyłał mnie z plenipotencją, abym zajął się sprawą i wykonał polecenie hrabiego. Hrabia podszedł do stołu i zdjął pokrywkę z półmiska. Bez zwłoki przystąpiłem do kolacji. Drob był wyśmienity. Jadłem jeszcze ser i sałatę, a wszystko popiłem starym tokajem. Gdy jadłem, hrabia zadawał mi wiele pytań dotyczących podróży. Opowiedziałem mu wszystko, co mi się przydarzyło w drodze. Po kolacji przysunąłem krzesło bliżej kominka i zapaliłem cygaro, którym poczęstował mnie hrabia. Paląc, przyglądałem mu się uważnie. Twarz miał silną, z wydatnym nosem, brwi krzaczaste, zrastające się nad nosem. Usta, o ile mogłem je dostrzec, spod sumiastych wąsów sprawiały wrażenie zaciętych, nacechowanych okrucieństwem. Dostrzegłem też bardzo ostre, białe zęby. Wystawały one spod niezwykle czerwonych warg. Uszy miał białe, spiczaste u góry, podbródek szeroki i mocny, policzki wyraźne, choć wychudłe. Wydawał się niezwykle blady. Już wcześniej w blasku ognia zwróciłem uwagę na jego dłonie, które trzymał na kolanach. Wówczas wydawały mi się białe i smukłe, lecz teraz z bliska stwierdziłem, że są raczej kanciaste, szerokie, z niekształtnymi palcami. Co dziwniejsze, dłonie od środka porastały włosy, paznokcie były długie, zadbane, zaostrzone na końcach. Kiedy hrabia pochylił się nade mną i poczułem dotyk jego rąk, mimowolnie zadrżałem i zrobiło mi się nieswojo. Najwyraźniej to zauważył, bo cofnął się z ponurym uśmiechem, który w pełni odsłonił ostre zęby. Usiadł z drugiej strony kominka. Wokół panowała niczym niezmącona, przenikliwa cisza. Gdy wsłuchałem się jednak uważniej, doszło do mnie dobywające się chyba z doliny wycie wilków. W oczach hrabiego ujrzałem błysk. Niech pan posłucha, wyszeptał, dzieci nocy. Jakaż to muzyka! Widząc mój niepokój, dodał: No tak, ale wy, mieszkańcy miast, nie rozumiecie uczuć łowcy. Wstał: Jest pan z pewnością zmęczony. Pańska sypialnia jest przygotowana. Proszę spać tak długo, jak sobie pan życzy. Wyjeżdżam, rano wrócę dopiero po południu. Życzę miłych snów. Szarmanckim gestem otworzył mi drzwi do ośmiokątnego pokoju i znalazłem się w sypialni. Myślę o tym, co mnie dotąd spotkało i pogrążam się w labiryncie sprzecznych uczuć. Boję się. Do głowy przychodzą mi dziwne myśli, do których nie chcę się przyznać przed sobą samym. Boże, dopomóż choćby przez wzgląd na moich bliskich. 7 maja Jest wczesny ranek. Ostatnią dobę spędziłem całkiem przyjemnie. Spałem długo. Ubrałem się i przeszedłem do pokoju, w którym poprzedniej nocy jadłem kolację. Czekało tam już na mnie śniadanie. Na stole znalazłem kartkę. Musiałem wyjechać, proszę na mnie nie czekać. D. Zasiadłem więc do śniadania sam i zjadłem je ze smakiem. Po posiłku zacząłem się rozglądać za dzwonkiem na służbę, aby obwieścić, że skończyłem. Nigdzie jednak go nie znalazłem. Mimo pięknego umeblowania i rzeczy świadczących o wielkim bogactwie, zauważyłem, że czegoś jednak brakuje. W żadnym z pokojów nie ma lustra, nawet w mojej sypialni. Chcąc się ogolić czy uczesać, musiałem posłużyć się moim małym lusterkiem do golenia. Do tej pory nie widziałem też żadnego służącego. Wokół zamku nie słychać niczego poza wyciem wilków. Kilka minut po tym, jak skończyłem posiłek, trudno powiedzieć śniadanie czy obiad, bo jadłem go między piątą a szóstą, rozejrzałem się za czymś do czytania, gdyż nie chciałem chodzić po zamku bez zgody hrabiego. W moim pokoju nie znalazłem jednak żadnej książki ani gazety. Otworzyłem więc drugie drzwi w pokoju i odkryłem, że znajduje się tam coś w rodzaju biblioteki. Sprawdziłem drzwi naprzeciwko, ale były zamknięte. W bibliotece znalazłem ku memu ogromnemu zadowoleniu angielskie książki, a właściwie pełne półki angielskich książek oraz oprawnych roczników pism. Były też słowniki i różnego rodzaju kompendia wiedzy oraz stół pośrodku komnaty zarzucony starymi angielskimi magazynami ilustrowanymi i gazetami. Gdy przeglądałem książki, otworzyły się drzwi i wszedł hrabia. Przywitał mnie bardzo serdecznie i wyraził nadzieję, że dobrze wypocząłem. Cieszę się, że trafił Pan tutaj, powiedział. Jestem pewien, że znajdzie Pan wiele interesujących rzeczy. Te podręczniki to moi wieloletni dobrzy przyjaciele, i od czasu, kiedy postanowiłem zamieszkać w Londynie, dostarczają mi doprawdy wielu przyjemnych chwil. Dzięki nim poznałem wspaniałą Anglię, a poznać ją znaczy pokochać. Chociaż mogę czytać wasze książki, nie mówię jeszcze dobrze po angielsku. Ależ, hrabio powiedziałem. Mówi pan doskonale, skłonił się i rzekł. Przyjeżdża pan do mnie nie tylko jako agent mojego przyjaciela, Petera Hawkinsa z Exeter, żeby udzielić mi informacji na temat mojej nowej posiadłości w Londynie. Chciałbym, aby pozostał pan tutaj przez jakiś czas i pomógł mi opanować wasz język. Proszę poprawiać nawet najmniejsze błędy, jakie zrobię. Przykro mi, że musiał pan spędzić samotnie dzisiejszy dzień. Wierzę, że pan mi wybaczy. Mam wiele ważnych spraw na głowie. Odpowiedziałem, że to zrozumiałe i spytałem, czy mogę korzystać z biblioteki, kiedy zechcę. Ależ oczywiście, przytaknął i dodał. Może pan poruszać się swobodnie po zamku, chyba że natknie się pan na zamknięte drzwi. Wtedy rzecz jasna, nie może pan tam wchodzić. Są powody, dla których musi tak być. Gdyby pan widział rzeczy, jak ja je widzę i wiedział to, co ja, zapewne zrozumiałby pan mnie lepiej. Odpowiedziałem, że z pewnością tak jest, a Drakula ciągnął. Jesteśmy w Transylwanii, a Transylwania to nie Anglia. Nasze zwyczaje są inne i zobaczy pan oraz usłyszy wiele dziwnych rzeczy. Z tego, co mi pan opowiedział o swojej podróży, wynika, że wie pan już o pewnych dziwnych rzeczach, które się tu zdarzają. W trakcie dalszej rozmowy dowiedziałem się o kolejnych legendach. Jedna z nich mówiła, że raz w roku, nocą, błękitne światło zapala się nad ukrytymi skarbami. Po chwili hrabia jednak przerwał. Ale, ale proszę mi opowiedzieć o Londynie i domu, w którym mam zamieszkać. Przepraszając, że wcześniej tego nie zrobiłem, przeszedłem do swojego pokoju, aby wyjąć dokumenty związane z posiadłością. Gdy je porządkowałem, usłyszałem pobrzękiwanie porcelany i srebra w pokoju obok, a gdy przechodziłem, zauważyłem, że sprzątnięto już ze stołu i zapalono lampę na dworze, bowiem zapadły głębokie ciemności. Światła paliły się także w pracowni czy też bibliotece. Hrabia leżał na sofie i czytał. Rozpoczęliśmy rozmowę o domu w Londynie. Dracula interesował się dosłownie wszystkim i zadawał mnóstwo pytań na temat samego miejsca i okolic. Najwidoczniej zaznajomił się ze wszystkim, co znalazł na ten temat i wiedział o wiele więcej ode mnie. Zapoznałem go z faktami, uzyskałem niezbędne podpisy i przygotowałem wszystko do wysłania panu Hawkinsowi. Rozmowa przeszła na temat Carfaxu, domu, który kupował. Powiedziałem mu, że to stary, otoczony wysokim kamiennym murem dom, wymagający remontu. Cała posiadłość liczy około 20 akrów, a gęsto rosnące drzewa czynią ją raczej ponurą. Jest tam także głęboki ciemny staw, albo raczej jeziorko, do którego wpływają zapewne jakieś źródła, gdyż woda jest czysta, a wypływa z niego spory strumień. Dom, bardzo duży, wygląda jak baszta zamku. Jest zbudowany z grubej warstwy kamieni i ma małe okratowane, położone wysoko okna. I opodal wznosi się stara kaplica lub kościół, do którego nie udało mi się wejść, ponieważ nie miałem odpowiednich kluczy. W pobliżu nie ma zbyt wielu budynków. Największy jest przytułek dla lunatyków, którego jednak nie widać z okna. Gdy skończyłem, odezwał się hrabia. Cieszę się, że dom jest stary i duży. Pochodzę ze starej rodziny i mieszkanie w nowym domu zabiłoby mnie. Zadowolony też jestem z wiekowej kaplicy. My szlachta transylwańska wolimy, by nasze kości nie spoczywały wśród pospólstwa. Potem, przepraszając, zostawił mnie samego i poprosił, abym pozbierał dokumenty. Wrócił dopiero po godzinie. Proszę ze mną. Służba przygotowała kolację. Wziął mnie pod ramię i przeszliśmy do następnego pokoju, gdzie oczekiwała wspaniała kolacja. Znowu jadłem sam, gdyż Drakula stwierdził, że już jadł. Podobnie jak zeszłej nocy towarzyszył mi gawędząc przy posiłku. Po kolacji, jak poprzednio zapaliłem, a hrabia godzinami zadawał mi najróżniejsze pytania. Nie byłem śpiący, ale odczuwałem chłód charakterystyczny dla pory, gdy nadchodzi świt. Zmiana podobna do tej, gdy kończy się przypływ, a zaczyna odpływ. Ludzie mówią, że chory na łożu śmierci umiera właśnie wtedy. Niespodziewanie usłyszeliśmy głos koguta piejącego o poranku. Hrabia Drakula zerwał się na równe i: Ha, toż to już dzień. Jakże nieroztropnie z mojej strony trzymać pana tak długo. Musi pan opowiadać o swojej drugiej Anglii w sposób mniej porywający, żebym nie zapominał, jak szybko ucieka czas, rzekł hrabia i kłaniając się wyszedł. Udałem się do pokoju i odsłoniłem firany, ale niewiele było widać. Okno wychodziło na dziedziniec i dostrzegłem jedynie ciepłą szarość świtu. Zasłoniłem więc okna i zabrałem się do spisywania wydarzeń poprzedniego dnia. 8 maja Z początku nachodziły mnie obawy, czy pisząc, nie zajmuję się zbytnio szczegółami. Teraz jednak cieszę się z tego, gdyż w tym, co mnie otacza, jest coś dziwnego, a każdy drobiazg może mieć swoje znaczenie i być wskazówką. Chciałbym stąd jak najszybciej wyjechać i żałuję, że w ogóle tu przybyłem. Być może pobyt zniósłbym trochę łatwiej, gdyby był ktoś, z kim mógłbym porozmawiać, ale jest tylko hrabia. Spałem jedynie kilka godzin i czując, że nie będę spać dłużej, zdecydowałem się wstać. Lusterko do golenia zawiesiłem przy oknie i zawierałem się właśnie do golenia, gdy poczułem dłoni na mym ramieniu. — Dzień dobry — odezwał się hrabia. Wzdrygnąłem się, brzytwa drgnęła w moim ręku i lekko się zadrasnąłem. Zdumiało mnie to, że w lusterku widoczny był cały pokój za mną, a nie zauważyłem nadchodzącego hrabiego. Odpowiedziałem coś na przywitanie i ponownie zerknąłem w lusterko, aby się upewnić co do tego, co widzę. Nie było wątpliwości. Drakula stał tuż za mną, nachylając się nad moim ramieniem, a w lusterku nie było jego odbicia. Widziałem wyraźnie cały pokój, także siebie, ale nikogo więcej. Było to przerażające, a biorąc pod uwagę niesamowitość wszystkich poprzednich przeżyć, czułem, jak narasta we mnie lęk, obecny już podczas wcześniejszych spotkań z hrabią. Na ranie na podbródku pojawiło się kilka kropli krwi. Odłożyłem brzytwę, obracając się przy tym nieco, aby sięgnąć po plaster. Gdy hrabia ujrzał mu twarz, w oczach jego pojawiła się piekielna złość i wykonał gwałtowny ruch, jakby chciał mnie złapać za gardło. Cofnąłem się przestraszony i jego ręka zawisła na paciorkach różańca. W tym momencie cała jego agresja odpłynęła równie szybko, jak się pojawiła. Trudno było uwierzyć, że ten incydent w ogóle miał miejsce. Niech pan uważa, powiedział, niech pan uważa, gdy się pan zatnie. W tym kraju to bardziej niebezpieczne niż pan myśli, złapał nieoczekiwanie za lusterko. A oto niegodziwy sprawca incydentu, precz z nim. Mówiąc to, jednym szarpnięciem silnej ręki otworzył masywne okno i wyrzucił lusterko, które rozsypało się na drobne kawałki na kamiennym dziedzińcu, po czym bez słowa wyszedł z pokoju. Dziwne zdarzenie. Nie wiem, jak mam się golić, chyba z użyciem metalowej pokrywki zegarka. Gdy przeszedłem do jadalni, śniadanie było gotowe. Hrabiego nigdzie w pobliżu nie było, zatem zjadłem sam. Dziwne. Nigdy dotąd nie widziałem go jedzącego ani pijącego. Z pewnością wielki z niego dziwak. Skończywszy śniadanie, udałem się na zwiedzanie zamku. Schodami dotarłem do pokoju, którego okna wychodziły na południe. Cóż za wspaniały widok! Zamek znajduje się na samej krawędzi okropnej przepaści. Kamień, rzucony w dół, przeleci tysiąc stóp zanim uderzy o ziemię. Jak okiem sięgnąć rozciąga się zielone morze drzew, poprzecinane urwiskami tam, gdzie ziemia gwałtownie się zapada, gdzie niegdzie srebrzystą nitką wije się rzeka, tocząca swe wody przez las. Lecz brak mi sił, aby opisać dalej piękną krajobrazu, gdy bowiem nasyciłem się jego widokiem, zapuściłem się w inne części zamku. Wszędzie tylko drzwi. Drzwi, drzwi, wszystkie pozamykane na klucz, zabarykadowane reglami. Wydostać się z zamku można jedynie przez okno. Zamek to więzienie, a ja jestem jego więźniem. Dziennik Jonathana Harkera. Gdy odkryłem, że jestem więźniem, ogarnęło mnie uczucie trwogi. Zacząłem biegać po schodach w górę i w dół, sprawdzając wszystkie drzwi, wyglądając po drodze przez wszystkie okna, jakie znalazłem, ale po chwili poczułem bezsilność. Teraz, z perspektywy upływu kilku godzin, widzę, że miotałem się jak szczur w pułapce. Kiedy zrozumiałem sytuację, usiadłem spokojnie i zacząłem rozważać, co zrobić. Uznałem, że należy zatrzymać obawy dla siebie, nie mówić nic hrabiemu i mieć oczy szeroko otwarte. W chwili, gdy doszedłem do tej konkluzji, usłyszałem odgłos zamykanych drzwi wejściowych. Wrócił hrabia, nie wszedł od razu do mnie do biblioteki, zatem przeszedłem do sypialni, gdzie zostałem go ścielącego moje łóżko. Wydawało mi się to dziwne, ale tylko potwierdziło wcześniejsze przypuszczenie. W zamku nie było służby. Gdy później podejrzałem przez szczelinę w drzwiach, jak osobiście nakrywał do stołu, nabrałem co do tego pewności. Skoro sam zajmuję się takimi rzeczami, na pewno nie ma tu nikogo innego. Przeraziło mnie to. Jeśli w zamku rzeczywiście jesteśmy tylko my dwaj, znaczy to, że hrabia powoził karetą, która przywiozła mnie na zamek. Straszna to myśl, bo, jeśli tak jest, to czemu przypisać jego moc zawracania wygłodniałych wilków, jak to uczynił tylko przez podniesienie dłoni? Przyszli mi na myśl ludzie, których spotkałem w bystrzycy i w powozie. Dlaczego tak bardzo się o mnie martwili? Czosnek, krucyfiks, znaki! Niech Bóg błogosławi tej dobrej kobiecie, która powiesiła mi na szyi krzyż. Jest on dla mnie pocieszeniem i źródłem siły. Muszę się dowiedzieć możliwie wszystkiego o Drakuli. Pozwoli mi to dobrze zrozumieć moje położenie. Być może dziś wieczór powie mi coś o sobie, jeśli skieruję rozmowę na te tory. Trzeba jednak bardzo uważać, aby nie wzbudzić jego podejrzeń. Północ. Odbyłem z hrabią długą rozmowę. Pytałem go o historię Transylwanii, gdy opowiadał o rzeczach i ludziach, a zwłaszcza o bitwach, odniosłem wrażenie, jakby był naocznym świadkiem tych historycznych wydarzeń i sam bronił honoru swego szlacheckiego rodu. Mówił długo i wyrażał dumę z tego, że nosi starożytne nazwisko Drakula. Podniecony chodził po pokoju i opowiadał o tym, jak szlachta broniła granic i walczyła z Turkami. Mówił, że bez szlachty ze starożytnych rodów Żołnierze są jak bez mózgu. Szczycił się wojewodą ze swego rodu, który przekroczył Dunaj, ale na koniec podkreślił, że dni chwały w bitwie skończyły się i dziś krew jest zbyt cenna w czasie tego pokoju bez honoru. Gdy skończył swą opowieść, ranek był bliski, więc udaliśmy się na spoczynek. Dziennik ten niepokojąco upadabnia się do opowieści z tysiąca i jednej nocy i Hamleta, Gdyż i tu, i tam wszystko kończy się wraz z pianiem koguta. 12 maja. Zeszłego wieczoru hrabia zaczął rozmowę od spraw związanych z przeprowadzką. Najbardziej interesowało go, czy może załatwić wysyłkę swych rzeczy osobiście bez pośrednictwa prawnika. Interesował się także bardzo tym, czy może mieć więcej niż jednego przedstawiciela dla załatwiania swoich różnych spraw. Odpowiedziałem, że może mieć ich tylu, ilu zechce, choć nie wiem, jakim miałoby to sens. Hrabia wyjaśnił też, dlaczego do zakupu posiadłości w Londynie wybrał prawników aż z Exeter. Zależało mu na jak najmniejszym rozgłosie. Jak na człowieka, który w przeszłości nie prowadził żadnego interesu, jego wiedza i zdolności organizacyjne były doprawdy niezwykłe. Gdy uzyskał wystarczające informacje na wszystkie interesujące go tematy, a ja sprawdziłem dane w księgach, które miałem ze sobą, niespodziewanie wstał i rzekł: Czy pisał pan już do naszego przyjaciela, pana Petera Hawkinsa? Nie bez goryczy w sercu odpowiedziałem, że nie, ponieważ do tej pory nie miałem sposobności wysłania listu do kogokolwiek. Niech pan zatem napisze teraz, młody przyjacielu, powiedział kładąc ciężką rękę na moim ramieniu. Proszę napisać do niego i do kogo pan tylko chce. Niech pan napisze przy tym, że zostanie pan u mnie jeszcze przez miesiąc. Czy chce pan, bym został tu tak długo? spytałem, a w sercu uczułem lodowaty chłód. Tak, nie przyjmę odmowy. Gdy pański pracodawca obiecał przesłać kogoś w swoim imieniu, było jasne, że o długości pobytu będę decydował ja, w zależności od potrzeb, czyż nie tak? Cóż mogłem zrobić? Musiałem się zgodzić. Moim obowiązkiem jest dbać o interesy pana Hawkinsa, nie swoje. Poza tym było coś w oczach i zachowaniu hrabiego drakuli, co przypominało mi, że jestem tu więźniem i nie mam właściwie żadnego wyboru. Hrabia wyczuł swoją przewagę. Był panem sytuacji. Skłoniłem głowę, a widząc moje zakłopotanie, wykorzystał je niezwłocznie, mówiąc władczym głosem. Bardzo proszę, aby nie pisał Pan w listach o niczym, co wykracza poza interesy. Przyjaciele będą zachwyceni, wiedząc, że ma pan się dobrze, nieprawdaż? To mówiąc wręczył mi trzy kartki papieru oraz trzy koperty. Najcieńsze z możliwych. Spoglądając najpierw na nie potem znów na niego i widząc grymas uśmiechu na twarzy Drakuli, ukazujący drapieżnie ostre zęby wystające spoza czerwieni dolnej wargi, zrozumiałem bez słów, że mam dobrze się zastanowić nad tym, co napiszę, bo on i tak będzie mógł to sprawdzić. Zatem postanowiłem napisać. Jedynie oficjalny list prawniczy, by dopiero w drugim liście, w tajemnicy przed Drakulą, opisać wszystko panu Hawkinsowi, a także Wilhelminie, gdyż do niej mogłem stenografować, czego Drakula nie odczyta tak łatwo. Gdy skończyłem pisanie, usiadłem, aby spokojnie poczytać książkę, a w tym czasie hrabia redagował jakieś pisma, sprawdzając coś w książkach na stole. Potem wziął moje listy, dołączył do listów napisanych przez siebie i wyszedł. Gdy tylko zamknęły się za nim drzwi, pochyliłem się nad stołem, aby zobaczyć, do kogo pisał. Nie uważałem, żebym postępował nieodpowiednio, przecież musiałem się zabezpieczyć w każdy możliwy sposób. Jeden z listów adresowany był do kogoś nazwiskiem Billington z Whitby, inny do niejakiego pana Leutnera do Warny, trzeci do banku w Londynie, a czwarty do banku w Budapeszcie. List drugi i czwarty były niezalepione. Właśnie chciałem je wyjąć, gdy zauważyłem poruszającą się klamkę u drzwi. Usiadłem w fotelu i wróciłem do lektury, a hrabia, niosąc w ręku jeszcze jeden list, wszedł do pokoju. Wziął listy ze stołu, opieczętował je starannie i zwracając się do mnie powiedział. Sądzę, że wybaczy mi pan, ale dziś wieczór czeka mnie dużo pracy. Mam nadzieję, że niczego panu nie będzie brakowało. Przy drzwiach odwrócił się i po chwili zastanowienia dodał: Muszę pana ostrzec, mój młody przyjacielu. Jeśli wychodzi pan z tych pokojów, proszę pod żadnym pozorem nie zostawać na noc w innych częściach zamku. Ten stary zamek kryje w sobie wiele tajemnic i na tych, co udają się na spoczynek, nierozważnie czekają złe sny. Jeśli nie będzie pan ostrożny, to. Nie dokończył, lecz wykonał ponury gest, jakby umywał ręce. Dobrze go zrozumiałem. Wątpliwości moje dotyczyły jedynie tego, czy jakikolwiek sen mógł się okazać gorszy od okropnej sieci tajemnic i mroku, jaka już zaciska się wokół mnie. Później nie lękam się spać w żadnym miejscu, jeśli mam tylko pewność, że jego tam nie ma. Umieściłem krucyfiks nad łóżkiem, może uwolni mnie on od złych snów już do końca. Kiedy zostawił mnie samego, udałem się do swojego pokoju. Po chwili, gdy nie dochodziły już do mnie żadne dźwięki, wszedłem po kamiennych schodach do tej części zamku, której okna wychodziły na południe. Pragnąłem mieć przed sobą otwartą przestrzeń, a nie wąską czernię dziedzińca. Chciałem zaczerpnąć świeżego powietrza. Przede mną, aż po horyzont, rozpościerały się lasy skąpane w miękkim, żółtym świetle księżyca. Odległe wzgórza zlewały się ze sobą tak jak cienie w dolinach i wąwozach o aksamitnej czerni. Radowałem się ich pięknem, z każdym oddechem wracały do mnie spokój i ufność. Nagle piętro niżej, tam gdzie według moich przypuszczeń znajdował się pokój hrabiego, zobaczyłem poruszającą się w ciemności ludzką postać. Okno, przy którym stałem, było wysokie i osadzone w głębokiej niszy. Cofnąłem się za framugę, aby pozostać niezauważonym, i ostrożnie wyjrzałem. To, co zobaczyłem, było wychylającą się z okna głową hrabiego. Nie widziałem twarzy, lecz wyłaniającą się postać poznałem po ruchach. Z pewnością nie myliłem się co do rąk, które widziałem przecież tak często. — Zainteresowało mnie to i zdziwiło. Jednak moje uczucia szybko zmieniły się w obrzydzenie i przerażenie. Ujrzałem, jak drakula zaczyna pełznąć po ścianie zamku nad przerażającą odchłanią głową w dół z rozwianym płaszczem, który wydawał się wielkimi skrzydłami. Widziałem, jak palce jego rąk i nóg czepiają się pozbawionych zaprawek kantów kamieni, jak szybko porusza się w ten sposób na podobieństwo chodzącej po murze jaszczurki czy to człowiek, czy też jakieś stworzenie przypominające tylko z wyglądu człowieka. Miejsce to napawa mnie obrzydzeniem. Strasznie się boję. Otaczają mnie potworności, o których wolę nie myśleć. 15 maja Raz jeszcze widziałem, jak hrabia schodzi po murze niczym jaszczurka. Schodził tak głową w dół, w lewo ponad 100 stóp, po czym zniknął gdzieś w dziurze czy oknie. Wychyliłem się, lecz odległość była zbyt duża, by coś się dostrzec pod takim kątem. Wiedziałem, że Drakula opuścił zamek i zdecydowałem się przeszukać pokoje. Wziąłem lampę i sprawdziłem drzwi. Wszystkie, tak jak się spodziewałem, były zamknięte. Zauważyłem, że wprawiono nowe zamki. Zszedłem na dół do holu. Udało mi się dość łatwo odsunąć zasuwy i zdjąć masywny łańcuch, lecz drzwi były zamknięte, klucza zaś brakowało. Z pewnością znajduję się w pokoju Drakuli. Zacząłem przeszukiwanie zamku, sprawdzając wszystkie drzwi, które spotkałem po drodze. W końcu znalazłem jedne u szczytu schodów, które ustąpiły nieco. Pchnąłem mocniej i zawiasy puściły. Naparłem z całych sił i drzwi otworzyły się. Znalazłem się w prawym skrzydle zamku niższym niż skrzydło, w którym mieszkałem. Okna tej części wychodziły na zachód i na południe. Najwyraźniej ta część była kiedyś zamieszkiwana przez damy. Meble sprawiały wrażenie bardziej komfortowych niż te, które widziałem dotychczas. Okna nie miały zasłon i żółte. Światło księżyca wydobywało kolory i zmiękczało kontury. Cisza panująca wokół była tak przeraźliwa, że chłód przechodził mi po plecach, aż drżałem z przejęcia. Lepsze było to jednak od przebywania w snukojach nawiedzanych przez znienawidzonego hrabiego. Wkrótce ogarnął mnie błogi, błogi spokój. Błogi. Oto tu, siedząc przy dęb, dęb dębowym stole, gdzie dawnymi czasem szczerze siadywała białogłowa, aby, aby piski spikło u kochanka. Cój-sój-suje suj, z wiecznymi znakanakami, w mifrni, mif, to to, co zdasz zdasz z chwili, kili, 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 swój, 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 swój nik-nik. Ni. 31 maja Dziś rano, kiedy się obudziłem, Chciałem wziąć papier listowy i koperty do kieszeni na wypadek, gdyby nadarzyła się okazja do wysłania listu do pana Hawkinsa i do miny. I znowu szok. Hrabia najwyraźniej pomyślał o tym dzień wcześniej, gdyż z mojej torby zniknął prawie cały papier, jaki miałem, a wraz z nim wszelkie moje notatki. Rozkłady jazdy pociągów, akredytywa z banku. W zasadzie wszystko, co mogło być mi przydatne, gdyby jakimś cudem udało mi się wydostać z zamku. Wtedy sprawdziłem torbę podróżną i szafę, gdzie powiesiłem ubranie. Garnitur, w którym podróżowałem, zniknął, a z nim mój płaszcz i koc. Nie było po nich śladu. A przecież drzwi do mojego pokoju były cały czas zamknięte od wewnątrz. 17 czerwca. Dziś rano, gdy siedziałem w łóżku, rozpaczliwie myśląc, co począć dalej. Usłyszałem odgłos kopyt końskich, uderzających o skalistą ścieżkę przed bramą. Podbiegłem do okna, aby ujrzeć, jak na dziedziniec wtaczają się dwa wozy, ciągnięte przez osiem mocnych koni. Każdym z nich powoził Słowak w szerokim kapeluszu, w ogromnym, nabijanym ćwiekami pasie, brudnej owczej skórze i wysokich butach. Zbiegłem, by spróbować wydostać się przez główny hol, który, jak sądziłem, będzie dla nich otwarty, lecz drzwi wciąż były zamknięte od zewnątrz. Rzuciłem się do okna i zacząłem krzyczeć. Słowacy spojrzeli w górę, ale wtedy podszedł do nich przywódca cyganów i powiedział coś, po czym się roześmieli. Wyładowywali wielkie kwadratowe skrzynie, najwyraźniej puste, sądząc powadze i dźwięku. Stawiali je na ziemi przy pomocy grubych uchwytów ze sznura. Gdy zdjęli ostatnią i ustawili ją razem z innymi w rogu dziedzińca, podszedł do nich cygan i wręczył pieniądze. Odbierając wynagrodzenie spluwali na szczęście, po czym leniwie rozeszli się do koni. Przez jakąś chwilę jeszcze słyszałem w oddali strzelanie batów po chwili wszelkie odgłosy ucichły. 24 czerwca. Drzwi do mojego pokoju zostały otwarte. Hrabia spędził ze mną wieczór, lecz wyszedł wcześniej i zamknął się u siebie. Gdy tylko się ośmieliłem, wbiegłem krętymi schodami na górę i wyjrzałem przez okno wychodzące na południe. Sądziłem, że zobaczę hrabiego, lecz ku mojemu zaskoczeniu ujrzałem pracujących cyganów. Z oddali dochodził stłumiony odgłos, jakby kilofa i łopaty. Cokolwiek by to nie było, na pewno chodzi o jakieś łotrostwo. Po pół godzinie zobaczyłem, jak coś wypełza z okna hrabiego. Cofnąłem się i obserwowałem dalej. Z okna wyłoniła się postać mężczyzny. Z przerażeniem dostrzegłem, że ma na sobie moje rzeczy, a na ramieniu zapamiętaną straszną torbę. Teraz rozumiem już jego plan. Ludzie zobaczą mnie, będą sądzić, że to ja wysyłam listy, a poza tym teraz we wszystkich miasteczkach i wsiach to mnie właśnie przypiszą wszelkie zło, którego dopuści się hrabia. Czekałem na powrót hrabiego, bezskutecznie. Po kilku godzinach usłyszałem jakieś hałasy w jego pokoju, próbowałem otworzyć drzwi, ale były zamknięte. Kiedy tak siedziałem, nie wiedząc co robić, usłyszałem pod oknem przeraźliwe krzyki kobiety. Wyjrzałem przez kraty, a ta na mój widok krzyknęła. Potworze, oddaj mi dziecko. Klęczała i biła w drzwi rękoma. Z góry usłyszałem metaliczny głos hrabiego, odpowiedziałem mu głosy wilków z oddali. Wkrótce horda bez przeszkód wpadła na dziedziniec. Kobieta nie krzyczała, i po chwili wilki, oblizując się, odeszły. 25 czerwca rano. Tak oto przemija mój nędzny żywot. W zeszłej nocy zostały wysłane dwa pierwsze moje listy. Dopóki jest we mnie odwaga, którą daje światło dnia, muszę działać. Kontrolowany i zagrożony jestem tylko nocą. Do tej pory nie widziałem hrabiego za dnia, czyżby zasypiał, gdy inni się budzą. Gdyby mi tylko udało się dotrzeć do jego pokoju, lecz to niemożliwe. Drzwi zamknięte są na klucz, nie dostanę się tam. Chociaż nie, jest sposób, jeśli się tylko odważę. Spróbuję przejść tam, gdzie hrabia, będę go naśladował i wejdę do niego przez okno. Szanse są nikłe. Boże, dopomóż mi. Żegnaj mi, no, jeśli mi się nie uda. Tego samego dnia później. Spróbowałem i z Bożą pomocą udało mi się powrócić do pokoju cało. Szybko, zanim zdołała opuścić mnie odwaga, stanąłem na wąskim, kamiennym występie, który obiega budynek. Kamienie są duże i grubo ciosane, a zaprawa wypłukana przez czas. Zdjąłem buty i z desperacją ruszyłem, nie patrzyłem w dół. Mimo wysokości nie miałem zawrotów głowy. Doszedłem sprawnie do okna hrabiego. Przypuszczam, że byłem na tyle zdeterminowany, że nie zważałem na nic. Już po chwili znalazłem się na parapecie i odsunąłem okiennicę. Podciągnąłem się nieco na rękach i wciągnąwszy nogi, dostałem się do środka. Rozejrzałem się wokół, szukając hrabiego. Lecz ze zdziwieniem i radością odkryłem, że pokój jest pusty. Skąpo i dziwaczne umeblowanie sprawiało wrażenie nieużywanego. Wszystko wokół pokrywała gruba warstwa kurzu. Rozejrzałem się za kluczem, lecz nie było go w zamku. Nie dostrzegłem go też nigdzie indziej. Jedyną rzeczą, którą znalazłem, był duży stos złota w rogu pokoju. Złoto wszelkiego rodzaju: rzymskie, brytyjskie, austriackie, węgierskie i tureckie złote monety, lepiące się od pyłu, jakby przez dłuższy czas leżały w ziemi. Wszystkie co najmniej sprzed trzystu lat, a także łańcuchy i ornamenty, wiele wysadzanych drugimi kamieniami, wszystko bardzo stare i zaśniedziałe. W jednym z rogów pokoju odkryłem ciężkie drzwi, zdecydowany kontynuować poszukiwania, spróbowałem je otworzyć, inaczej cały trud poszedłby przecież na marne. Ustąpiły. Za nimi znajdował się kamienny korytarz, który prowadził do krętych schodów, idących ostro w dół. Schodziłem ostrożnie, stawiając kroki na ledwo widocznych schodach, skąpo oświetlonych przez światło dochodzące z otworów strzelniczych w grubym murze. Po zejściu przemierzyłem korytarz i dotarłem do uchylonych drzwi. Otworzyłem je. Znajdowałem się teraz w starej, zrujnowanej kaplicy, najwyraźniej używanej niegdyś jako miejsce pochówku. Dach był częściowo zniszczony. W dwóch miejscach odkryłem schody wiodące do krypt. Wokół znajdowały się wielkie drewniane skrzynie, te same, które przywieźli Słowacy. Oprócz mnie nie było nikogo. Pokonując strach, zszedłem do grobowców. W dwóch pierwszych nie było nic niezwykłego, jedynie fragmenty starych trumien i zwały kurzu. Trzeci krył w sobie mrożącą krew w żyłach niespodziankę. W jednej z wielkich skrzyni, których w sumie naliczyłem pięćdziesiąt, na świeżo przesypanej ziemi leżał hrabia. Albo nie żył, albo spał. Nie mogłem tego stwierdzić. Nie dostrzegłem bowiem żadnych oznak życia, pulsu, oddechu, nic. Obok skrzyni leżało wieko, tkwiły w nim gwoździe. Pochyliłem się nad nim, aby poszukać kluczy, ale w nieruchomych oczach zobaczyłem taką nienawiść, że zapominając o kluczach, rzuciłem się do ucieczki i pełznąc po ścianie dotarłem do siebie. Rzuciłem się ciężko, dysząc na łóżko i próbowałem uspokoić myśli. List od panny Min Murray do panny Lucy Westerna, 9 maja. Najdroższa Lucy. Wybacz, że tak długo nie pisałam, ale miałam mnóstwo pracy. Życie drugiego wychowawcy nie jest łatwe. Tak bardzo pragnę być z Tobą nad morzem i wspólnie kreślić nasze plany na przyszłość. Pracowałam ostatnio bardzo ciężko, bo chcę dotrzymać kroków w studiach Jonathana, a także ćwiczyłam scenografię. Gdy się już pobierzemy, chcę mu być pomocna i jeśli okaże się wystarczająco uzdolniona, mogłabym notować to, co on mówi, a potem przepisywać na czysto. Kaligrafię ćwiczę równie pilnie. Czasami pisujemy do siebie listy stenografujące, a on prowadzi w ten sposób swój dziennik z podróży. Gdy będę z tobą także, zaprowadzę dziennik i będę w nim stenografować. Spróbuję robić to, co, jak zauważyłam, praktykują dziennikarze przeprowadzać wywiady, tworzyć opisy i próbować zapamiętać rozmowy. Właśnie dostałam kilka naprędce spisanych słów od Jonathana z Transylwanii. Ma się dobrze i wraca za mniej więcej tydzień. Oczekuję wieści od ciebie. Na zegarze wybiła dziesiąta. Do zobaczenia. Twoja mina. Napisz mi proszę o wszystkim. Od dłuższego czasu nie mam od ciebie żadnych wieści. A słyszałam przeróżne historie, zwłaszcza o pewnym wysokim, bardzo przystojnym mężczyźnie z kręconymi włosami. List od Lucy Westerna do miny Murray. Chatham Street, 17. Środa. Najdroższe mino. Ciekawe, któż to roznosi te wieści. Mężczyzna, o którym wspominasz, to pan Artur Holmwood. Często nas odwiedza, bardzo się polubili z mamą. Ma on przyjaciela z Teksasu, niejakiego Quincy Morris'a. On również odwiedza nas chętnie, lecz Artur przychodzi także dość często sam. Poznałyśmy też z mamą bardzo mądrego lekarza o nazwisku John Seward. Mimo iż ma tylko 29 lat, jest ordynatorem ogromnego szpitala dla umysłowo chorych w Parfleet, w pobliżu którego ma też dom. Przychodzi często i kiedyś powiedział mi, że mam interesującą twarz. Sądzę, że jest to jeden z najbardziej rezolutnych ludzi, jakich kiedykolwiek poznałam, a przy tym wyjątkowo opanowany. Wyobrażam sobie, jaką ma olbrzymią władzę nad swoimi pacjentami. Byłby w sam raz dla ciebie, gdybyś nie była już zaręczona z Jonathanem. Wszyscy trzej chyba lubią mi składać wizyty, lecz muszę ci wyznać, kocha Martura. Myślę, że i on mnie kocha, lecz niech to będzie nasz sekret. Dobrej nocy. Pamiętaj o mnie w swoich modlitwach i najdroższa, módl się za moje szczęście. Lucy. List od Lucy do Miny Muraj, 24 maja. Moja droga Mino, dzięki i jeszcze raz dzięki za twój słodki list. Tak się cieszę, że o mnie myślisz. Najpierw nie dzieje się zupełnie nic, aż tu nagle wszystko zwala ci się na głowę. Oto we wrześniu skończę dwadzieścia lat i do dzisiejszego dnia nikt poważnie mi się nie oświadczył, a dziś oświadczyły mi się aż trzy osoby: doktor, pan Morris oraz Artur. Naprawdę przykro mi z powodu dwóch z nich, lecz domyślasz się zapewne, że zaręczyłam się z Arturem. Z radości nie mogę sobie znaleźć miejsca. Doktor Siward jest dobrym, silnym mężczyzną. Gdy wyznałam mu, że w moim życiu jest ktoś inny, wziął moje dłonie i wyraził nadzieję, iż będę szczęśliwa. Powiedział też, że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała przyjaciela, to mogę na nim polegać. Pan Morris zareagował podobnie i wierzę, że obaj będą dobrymi przyjaciółmi, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wszyscy trzej znają się dobrze i choć dwaj z nich są teraz zawiedzeni, to jednak cieszą się z tego, iż tym trzecim okazał się Artur, a nie ktoś inny. Jestem taka szczęśliwa. Muszę przerwać pisanie na chwilę. Wieczór. Przed chwilą wyszedł Artur. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Nie wiem, czym sobie zasłużyłam na takie szczęście. Muszę wyrazić mą wdzięczność Bogu za jego łaskawość i że zesłał mi takiego ukochanego przyszłego męża i przyjaciela. Do zobaczenia. Zawsze cię kochająca Lucy. Dziennik Minim Murray 24 lipca, Whitby Lucy wyszła po mnie na stację. Wygląda tak słodko i jest taka kochana, bardziej nawet niż dotąd. Pojechałyśmy do domu na Crescent Street, gdzie wraz z mamą mają pokoje. To piękne miejsce i cieszę się, że mogę być z nimi. Martwię się o Jonathana. Przez dłuższy czas nie dawał znaku życia. Dopiero tuż przed moim przyjazdem tutaj, drogi pan Hawkins który jest zawsze taki miły, przesłał mi list od niego. Jest w nim tylko krótka informacja wysłana z zamku Drakuli z wiadomością dla pana Hawkinsa, że Jonathan wyrusza właśnie w podróż powrotną. To niepodobne do Jonathana, nie rozumiem tego. Jestem bardzo niespokojna. 27. lipca. Wciąż martwię się o Jonathana, a teraz także i o Lucy. Mimo, że wygląda tak dobrze, wrócił jej zwyczaj z dzieciństwa chodzenia we śnie. Jej mama rozmawiała ze mną na ten temat. Powiedziała, że ojciec Lucy też miał ten problem i ustaliłyśmy, że będę na noc zamykała drzwi od naszej sypialni na klucz. Trzeci sierpnia. Dalej nie ma wieści od Jonathana ani od pana Hawkinsa. Mam nadzieję, że się nie rozchorował. Z pewnością by napisał. Czytam jego ostatni list, lecz coś jest nie tak. Jakby to nie on pisał, a przecież to jego pismo. Choć Lucy specjalnie w tym tygodniu nie chodziła, we śnie wygląda tak jakoś dziwnie. Zupełnie tego nie rozumiem. Sprawia wrażenie, jakby mnie obserwowała. Próbuje otworzyć drzwi, a gdy są zamknięte, chodzi po pokoju i szuka kluczy. 6 sierpnia. Minęły kolejne trzy dni, i wciąż nie ma żadnych wieści. Oczekiwanie jest trudne do zniesienia. Gdybym tylko wiedziała, dokąd napisać lub gdzie się udać, byłoby mi lżej. Nikt jednak nie otrzymał żadnej wiadomości od czasu nadejścia ostatniego listu. Modlę się o cierpliwość dla siebie. Lucy jest jeszcze bardziej niespokojna w nocy, w ciągu dnia jednak czuje się w miarę dobrze. Ostatnia noc była straszna. Rybacy twierdzą, że nadchodzi sztorm, wysokie fale przewalają się nad plażą, wdzierając się z głośnym szumem na piaszczyste brzegi, huk morza wycisza nieco gęsta mgła, horyzont ginie w szarej zasłonie, łodzie rybackie wracają do brzegu miotane wielkimi falami to w dół to w górę. Pojawił się strażnik ze służby nadbrzeżnej z lunetą wiszącą na ramieniu, zatrzymał się, aby ze mną porozmawiać, jak to zwykle czyni, gdy siedzę w pobliżu falochronu. Przez cały czas obserwował dziwny statek. Nic nie rozumiem, powiedział. Z wyglądu jest to statek rosyjski, lecz płynie w zupełnie niezrozumiały sposób. Chyba spostrzegli, że ciąga sztorm, lecz nie mogą się zdecydować, czy popłynąć na północ na pełne morze, czy zawinąć do zatoki. Jeśli ktoś w nim w ogóle steruje, robi to bardzo nieroztropnie. Statek obraca się z każdym podmuchem wiatru. Obawiam się, że usłyszymy o nim jeszcze. Wycinek z The Daily Graph z 8 sierpnia dołączony do dziennika Minem Murray od specjalnego wysłannika Whitby. Przez Whitby przeszedł ostatnio jeden z najgwałtowniejszych i największych sztormów, jakie tu kiedykolwiek odnotowano. Podczas sztormu miały miejsce zajścia dziwne i wręcz niezwykłe. Burza wisiała w powietrzu, wiatr osłabł, o północy ustał zupełnie. Było parno. Na morzu widzieliśmy tylko nieliczne światła. Gdyż nawet rejsowe parowce z reguły trzymające się blisko brzegu tym razem płynęły daleko. Łodzi rybackich też nie było widać. Jedynym widocznym statkiem był zagraniczny szkuner płynący pod pełnymi żaglami na zachód. Dało się słyszeć komentarze dotyczące głupoty i nieodpowiedzialności oficerów na statku. Próbowano też przekazać im znaki, by w obliczu nadchodzącego niebezpieczeństwa zwinęli żagle bez skutku. Przed zapadnięciem zmroku widziano go jeszcze, jak z rozpostartymi żaglami, leniwie poruszanymi przez lekki wiatr, łagodnie kołysał się na morzu. Nagle rozpętała się nawałnica. Fale rosły i uderzały o brzeg z coraz większą furią. W chwilę potem morze upodobniło się do rozsierdzonego potwora. Wiatr bił niczym uderzenia pioruna, wiał z taką siłą, że nawet silni mężczyźni z trudem utrzymywali się na nogach. Molo opustoszało, a ponura mgła morska przeniosła się nad ląd. Białe, mokre, przewalające się upiornie chmury. Miało się wrażenie, że dusze topielców dotykają żyjących lepkimi dłońmi śmierci i niejednego przeszedł dreszcz trwogi, gdy otulała go gęsta mgła. Momentami przejaśniało się i wtedy ukazywało się rozświetlone błyskiem pioronów morze. Piorone biły coraz gęściej i mocniej. Od ich huku drżało całe niebo wstrząsane coraz to nowymi grzmotami. Na szczycie wschodniego urwiska ustawiono silny reflektor i gdy tylko mgła opadała, obsługa reflektora kierowała snop światła na powierzchnię morza. Dzięki temu jedna lub dwie łodzie rybackie unikając rozbicia omolo schroniły się bezpiecznie w zatoce. Za każdym razem, gdy łódź wpływała w spokojne wody portu, tłum ludzi witał ją u brzegu radosnymi okrzykami – porywanymi przez silne podmuchy wiatru. Wtem światła reflektora wyłowiły szkuner płynący pod pełnymi żaglami ku zatoce. Był to ten sam statek, który zauważono we wczesnych godzinach wieczornych. Tymczasem wiatr zmienił się na wschodni i przez tłum przeszedł jęk grozy, kiedy wszyscy zdali sobie sprawę, w jak dużym niebezpieczeństwie znalazł się w żaglowiec. Pomiędzy nim a zatoką sterczała płaska rafa, o którą rozbiło się już wiele pięknych statków. Admoncy obecnie w wicher uniemożliwiał bezpieczne jej ominięcie. I nagle, całkiem niespodziewanie, wiatr zmienił kierunek na północno-wschodni. Mgła ustąpiła i zdarzył się cud. Przeskakując z fali na fale, szkuner z pełną szybkością przemknął pomiędzy liniami falochronu i zdążywszy przed kolejnym podmuchem wiatru, osiągnął bezpieczne wody zatoki. Światła reflektora podążyły za żaglowcem. I wówczas wszystkim zaparł oddech w piersiach. Ujrzano trupa mężczyzny przywiązanego do koła sterowego. Przy każdym przechyle statku jego głowa kołysała się bezwładnie to w jedną, to w drugą stronę. Poza tym pokład był pusty. Szkuner nie zatrzymał się, lecz popędził przez zatokę i wbił się mocno w zwały piasku, nagromadzone w południowo-wschodnim rogu przystani. Ledwo dobił do brzegu, na pokładzie pojawił się olbrzymi czarny pies i zeskoczył z dziobu na plaży. Zniknął w ciemności, podążając prosto ku stromemu urwisku w pobliżu miejscowego cmentarza. Strażnik z ochrony wybrzeża, pełniący tego dnia służbę, wszedł na pokład statku jako pierwszy i zezwolił na to mi i kilku innym osobom. Z bliska zobaczyliśmy więc trupa sternika przewieszonego przez koło sterowe. Nieczęsto ogląda się coś takiego. Mężczyzna miał przywiązane do steru ręce. Między jego prawą ręką a drewnem koła tkwił krucyfiks. Sznur paciorków oplatał nadgarstki i koło sterowe. Wiatr łopoczący żaglami obracał sterem tak gwałtownie, że sznury wrzynały się w ciało mężczyzny aż do kości. Lekarz, który wszedł na pokład, aby go zbadać, stwierdził, że nie żyje już od ponad dwóch dni. W jednej z kieszeni znaleźliśmy starannie zakorkowaną butelkę ze zwiniętą w środku rolką papieru, która okazała się uzupełnieniem dziennika pokładowego. Strażnik z ochrony wybrzeża uważa, że mężczyzna sam przywiązał ręce do steru, zaciągając węzły zębami. Po oględzinach ciało zmarłego sternika zostało zabrane z należnym szacunkiem z miejsca, gdzie pełnił ostatnią wartę, i przeniesione do miejskiej kostnicy. Pozostanie tam aż do zakończenia śledztwa. Gwałtowny sztorm zdaje się już zamierać. Tłum na urwisku rozchodzi się do swych domów, a nad hrabstwem York widać brzask nadchodzącego dnia. Dalsze szczegóły dotyczące tajemniczego statku, który w tak cudowny sposób wpłynął do zatoki w czasie szalejącego sztormu znajdziecie państwo w następnym wydaniu The Daily Graph. 9 sierpnia, Whitby Nowe szczegóły dotyczące tajemniczego statku okazują się jeszcze bardziej szokujące niż samo jego pojawienie. Okazuje się, że jest to szkuner rosyjski zwarny warny o nazwie Demeter. Dolny pokład zajmuje srebrzysty piasek służący jako balast. Właściwy ładunek stanowiły jedynie wielkie drewniane skrzynie wypełnione ziemią. Odbiorcą jest prawnik z Łodzi, pan Billington z Crescent Street 7, który dziś rano formalnie przejął towar. Później. Dzięki uprzejmości inspektora z izby handlowej uzyskałem zgodę na przegląd dziennika pokładowego Demeter, który prowadzony był do 6 sierpnia, ale nie było w nim nic ciekawego oprócz odnotowania licznych faktów zaginięcia ludzi. Najbardziej interesujące są jednak notatki odnalezione w butelce, którą przedstawiono dzisiaj jako dowód rzeczowy w trakcie śledztwa. Muszę przyznać, że nie zetknąłem się nigdy jeszcze z bardziej zagadkowym dokumentem. Uzyskałem zgodę na wykorzystanie notatek. Urzędnik w konsulacie rosyjskim uprzejmie przetłumaczył mi tekst na angielski. Dziennik pokładowy Demeter, Warna do Whitby. Dzieją się jakieś dziwne rzeczy, więc będę robił dokładne notatki, aż dopłyniemy. 6 lipca. Skończyliśmy załadunek srebrnego piasku i skrzyni z ziemią. Wypływamy w południe. Wiatr wschodni dość silny. Załoga. Pięciu majtków, dwóch matów, kucharz i ja, kapitan. 11 lipca. O świcie wpływamy do cieśniny Bosfor. Tureccy celnicy na pokładzie. Zwyczajowy bakrzyż, wszystko w porządku. Wyruszamy dalej o czwartej po południu. 12 lipca. Przechodzimy przez Dardanele znowu celnicy i bakrzyż. W zapadających ciemnościach wpływamy na Morze Śródziemne. 13 lipca. Mijamy przylądek Matapan. Załoga jest z jakiegoś powodu wystraszona, ale nie chcą nic mówić. 14 lipca. Niepokoję się o załogę. Ludzie doświadczeni pływali ze mną nieraz. Mat nie może się zorientować o co chodzi. Powiedzieli mu jedynie, że na pokładzie coś jest. I przeżegnali się. Jeden z marynarzy zdenerwował Mata i ten uderzył go. Spodziewałem się awantury, ale jest spokojnie. 16 lipca rano Mat raportuje, że brakuje jednego z załogi Petrowskiego. Nie potrafi tego wyjaśnić. Załoga ponura bardziej niż zwykle. Wszyscy twierdzą, że spodziewali się czegoś w tym rodzaju, ale nie potrafią powiedzieć nic więcej ponad to, że na pokładzie coś jest. Mat jest coraz bardziej podenerwowany, obawiam się kłopotów. Siedemnasty lipca. Wczoraj jeden z załogi Olgaren przyszedł do mojej kabiny, był śmiertelnie przerażony i powiedział mi, że na pokładzie jest jakiś obcy człowiek. W czasie swej wachty schronił się przed deszczem za nadbudówką, wtedy zobaczył wysokiego chudego mężczyznę, niepodobnego do nikogo z naszych ludzi który chodził po pokładzie tak, jakby należał do załogi, minął go i znikł. Olgaren skradając się poszedł za nim, lecz doszedł do dziobu i nikogo nie spotkał. Wszystkie luki były zamknięte i wtedy ogarnął go paniczny, przesądny strach. Obawiam się, że ta panika może się rozprzestrzenić. Aby temu zapobiec, zarządzam gruntowne przeszukanie statku od dziobu po rufę. Później tego samego dnia Przeszukaliśmy statek dokładnie. Wieziemy jedynie drewniane skrzynie, więc nie ma zakamarków, w których można by się ukryć. Ludzie znacznie spokojniejsi po zakończeniu przeszukiwania z ulgą wrócili do przerwanych zajęć. 22 lipca. Zła pogoda od trzech dni. Wszyscy zajęci żaglami nie ma czasu, by się bać. Ludzie najwyraźniej zapomnieli o strachu. Pochwaliłem ich za dobrą pracę w trudnych warunkach. Minęliśmy Gibraltar i przeszliśmy przez cieśninę. Wszystko w porządku. 24 lipca. Odnoszę wrażenie, że życiem na statku rządzi jakieś fatum. Już wcześniej straciłem kolejnego człowieka. Podobnie jak pierwszy, zdał wachtę i nikt go więcej nie widział. Załoga w panicznym strachu. Chcą trzymać podwójne wachty, bo boją się czuwać w pojedynkę. 28 lipca. Cztery dni piekła w sztormie. Nikt nie spał. Ludzie padają z nóg. Nie ma kim pełnić wacht. Nikt nie jest w stanie ich objąć. Drugi mat zgłosił się na ochotnika do steru, aby dać ludziom kilka godzin wypoczynku. Wiatr mniejszy, może spokojniejszy. Statek idzie spokojnie. 29 lipca. Znowu tragedia. Wystawiłem pojedynczą wachtę, bo załoga zbyt zmęczona, by znaleźć drugiego. Gdy marynarz z rannej zmiany wszedł na pokład, aby przejąć wachtę, nie znalazł nikogo oprócz sternika. Podniósł alarm i wszyscy wyszli na pokład. Zarządziłem staranne poszukiwania, lecz nic nie wykryto. Jesteśmy teraz bez drugiego mata. Załoga spanikowana. Uzgodniłem z matem, że będziemy od dzisiaj chodzić uzbrojeni i uważnie obserwować rozwój wypadków. 30 lipca. W zeszłej nocy. Radość z powodu zbliżania się do brzegów Anglii. Pogoda piękna, idziemy pod pełnym żaglem. Zmęczony udałem się na spoczynek i spałem mocno. Budzi mnie mat mówiąc, że obaj wachtowi i sternik zniknęli. Mat, ja i dwóch majtków. Tylu nas zostało z załogi. 1 sierpnia. Dwa dni mgły. Nie spotykamy żadnego statku. Miałem nadzieję, że w kanale La Manche natknę się na kogoś i poproszę o pomoc, lub wpłynę do jakiegoś portu. Wygląda na to, że dryfujemy ku zagładzie. Mat zupełnie stracił głowę. Majtkowie pracują, oczekując najgorszego to Rosjanie. Mat jest Rumunem. 2 sierpnia, północ. Obudziłem się po kilku minutach snu, słysząc krzyk dochodzący z ładowni. Nic nie widzę we mgle. Wybiegłem na pokład, wpadając na mata. Mówi, że słyszał krzyk. Podbiegł, ale nikogo już nie było. Przepadł jeszcze jeden. Boże, dopomóż. Myślę, że minęliśmy już Dower i wpłynęliśmy na Morze Północne. Trudno o pewność w tej mgle. Trzeci sierpnia. O północy poszedłem, by zmienić człowieka przy sterze, lecz nie zastałem tam nikogo. Nie śmiałem się stamtąd ruszyć, więc krzyknąłem przerażony, bo obawiałem się, że tracę zmysły. Marynarz podszedł do mnie blisko i urywanym szeptem powiedział — to jest tu. Zeszłej nocy na wachcie widziałem to. Z wyglądu podobne do mężczyzny wysokiego i chudego, Przerażliwie bladego. Stało na dziobie i wpatrywało się w dal. Podkradłem się po cichutku i wbiłem weń mój nóż, ale przeszedł przez to jak przez powietrze. Ale to jest tu — wyszeptał. Jest w ładowni, być może w jednej ze skrzyń. Otworzę — Jedną po drugiej i sprawdzę. Niech pan zajmie się sterem. Gestem nakazując milczenie, zszedł na dół. Zerwał się porywisty wiatr, więc nie mogłem opuścić steru. Zobaczyłem go ponownie, gdy wchodził przez luk do ładowni, niosąc skrzynię z narzędziami i latarnie. Był wściekły, zawzięty, ogarnięty szałem, i wiedziałem, że nie uda mi się go powstrzymać. Słyszałem jak rozbija kolejne skrzynie i nagle doszedł mnie stamtąd jego przeraźliwy krzyk, który zmroził krew w żyłach. Tuż potem Mat wyskoczył przez luk i pomknął przed siebie. Szaleniec wywracający oczyma, twarz wykrzywiona grymasem strachu. Ratuj mnie, ratuj! krzyczał. Po czym rozejrzał się błędnie, natrafiając wzrokiem na nieprzeniknioną mgłę otaczającą statek. Jego przerażenie przeszło w rozpacz i bełkocząc wyszeptał. Niech pan też ze mną pójdzie, kapitanie, nim będzie za późno. Teraz wiem, on tam jest, ale może uwolni mnie od niego. To wszystko, co mi pozostało. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, czy też poruszyć się, by go powstrzymać, wyskoczył za burtę. Przypuszczam, że ja również znam rozwiązanie zagadki. To ten szaleniec pozabijał wszystkich moich ludzi, a teraz sam rzucił się do morza. Boże, wspomóż mnie. Oto pozostałem sam, by opowiedzieć o wszystkich tych okropnościach, gdy dotrę do portu. Jeśli dotrę do portu, czy kiedykolwiek mi się to uda? 4 sierpnia. Wciąż wisi mgła, przez którą słońce nie może się przebić. Nie miałem odwagi zejść na dół, więc stałem tu całą noc i w ciemnościach nocy zobaczyłem to. Jego... Boże, wybacz mi. Mat miał rację, że wyskoczył przez burtę, lecz ja jestem kapitanem i nie opuszczę statku. Pokonam tego diabła czy potwora. Kiedy poczuję, że opadam z sił, przywiążę sobie ręce do koła steru, a do nich krucyfiks i różaniec, których zjawa nie będzie śmiała dotknąć. Wtedy bez względu na wiatry uratuję duszę i honor kapitana. Jeśli się rozbijemy, może ktoś odnajdzie tę butelkę i będzie wiedział, że nie upadłem w wieżę. Boże, dopomóż. Śledztwo nic nie dało, a przyczyny zgonów pozostają nieznane. Kapitana uznano za bohatera. Odbędzie się publiczny pogrzeb i ciało jego zostanie złożone z honorami na miejscowym cmentarzu. Nie znaleziono żadnych śladów wielkiego psa. Tłum przyjął to z żalem, bo wielu chciało go przygarnąć. Jutro odbędzie się pogrzeb i znowu jesteśmy świadkami kolejnej nierozwiązanej morskiej tajemnicy. Dziennik minę, Murray. 8 sierpnia. Lucy była bardzo niespokojna przez całą noc i nie mogłam spać. Okropny sztorm i wycie dobiegające z komina przyprawiało mnie o dreszcze. Każdy mocniejszy podmuch brzmiał niczym przytłumiony wystrzał armatni. Dziwne, lecz Lucy się nie przebudziła, choć wstawała dwa razy i za każdym razem ubierała się. Na szczęście zawsze wstawałam na czas i udawało mi się ją rozebrać i zaprowadzić z powrotem do łóżka, cały czas śpiącą. Nigdy się nie opiera. To bardzo dziwna przypadłość, somnambulizm. Następnego dnia wstałyśmy wcześniej i poszłyśmy nad zatokę zobaczyć, co zaszło nocą. Ludzi było niewielu i choć słońce świeciło, a powietrze było jasne i świeże, morskie fale sprawiały wrażenie ciemnych i ponurych ze śnieżno-białą pianą na grzbiecie. Z siłą wdzierały się do zatoki, jak człowiek, który przepycha się przez tłum. Przyszło mi na myśl, że to dobrze, że Jonathan wczoraj nie był na morzu, lecz na lądzie. Ale czy aby na pewno jest na lądzie? Gdzie jest i jak się czuje? Zaczynam się o niego okropnie bać, żebym tylko wiedziała co robić, gdybym tylko mogła coś zrobić. Pogrzeb biednego kapitana był niezwykle wzruszający. Do zatoki zawinęły chyba wszystkie tutajsze stateczki, a trumne przez całą drogę od przystani do cmentarza nieśli kapitanowie. Biedna Lucy miała takie smutne oblicze. Myślę, że dobrze będzie, jeśli pójdzie dzisiaj spać zmęczona. Zabiorę ją więc na długi spacer wzdłuż urwiska do zatoki Robin Hooda. Być może będzie spała spokojniej. Dziennik Miny Murray 11 sierpnia, trzecia rano. Nie mogę spać, więc piszę. Myślałam, że Lucy czuje się już dobrze, ale dziś przeżyłyśmy straszną przygodę. Takie okropne przeżycie. Nie wiem, jak długo spałam, lecz nagle rozbudziłam się i usiadłam bardzo czymś przestraszona, z poczuciem pustki wokół mnie. W pokoju było ciemno, więc nie widziałam łóżka Lucy. Wstałam cichutko i podeszłam do jej posłania. Łóżko było puste. Zapaliłam zapałkę, Lucy nie było w pokoju. Drzwi nie były zamknięte na klucz, choć je wieczorem zamykałam. Nie chciałam budzić jej matki, która ostatnio źle się czuła, więc narzuciłam na siebie ubranie i przygotowałam do poszukiwań. Już miałam wyjść, gdy przyszło mi na myśl, że warto sprawdzić, jak była ubrana. Mogło to pomóc w ustaleniu, gdzie jest szlafrok oznaczałby dom, sukienka dwór, ale i szlafrok i sukienka wisiały na swoich miejscach. Dzięki Bogu powiedziałam do siebie. Nie może być daleko, skoro jest tylko w koszuli nocnej. Zbiegłam po schodach w dół i sprawdziłam w bawialni. Nie było jej tu. Sprawdziłam we wszystkich innych niepozamykanych na klucz pokojach w domu, a serce moje wypełniało się coraz większym strachem. Na koniec obejrzałam drzwi. Były otwarte. Zasuwa zamka była odsunięta. Drzwi w tym domu zamyka się na noc starannie, więc przerażona zrozumiałam, że Lucy wyszła z domu tak, jak stała. Narzuciłam na siebie szal i wybiegłam. Zegar wybił pierwszą, gdy znalazłam się na Crescent Street. Nie było tu żywej duszy. Była pełnia księżyca, na niebie kłębiły się jednak ciężkie czarne chmury. W pierwszej chwili nic nie widziałam, gdyż akurat chmura przesłoniła księżyc i pogrążyła w mroku Kościół Świętej Marii i wszystko wokół niego. Gdy chmura przeszła, ujrzałam ruiny opactwa, stopniowo pojawiający się kościół i cmentarz. Tam, na naszym ulubionym miejscu, dostrzegłam białą, na wpół leżącą postać, oświetloną srebrnym światłem księżyca. Znowu nadeszła chmura, ale wydawało mi się, że widzę za nią coś ciemnego. Dostrzegłam, że to coś pochyla się nad moją biedną Lucy. Czy to był człowiek, czy zwierzę? Nie traciłam czasu na przyglądanie się, ale zbiegłam po stromych schodach, na molo i dalej wzdłuż targu rybnego do mostu, przez który można było przejść na wschodnią skarpę. Wydawało mi się, że to bardzo daleko. Ciężko dysząc biegłam po niekończących się schodach do opactwa. Kiedy dotarłam prawie na szczyt, widziałam już wyraźnie białą postać Lucy, bez wątpienia nachylało się nad nią coś wielkiego i czarnego, krzyknęłam przerażona Lucy. Lucy. To coś podniosło głowę i ujrzałam białą twarz oraz okropne czerwone świecące oczy. Lucy nie odpowiadała. Dobiegłam do furty cmentarnej. Tam na moment straciłam przyjaciółkę z oczu, gdyż widok zasłonił mi kościół. Kiedy zobaczyłam ją, znów chmura już przeszła i w jasnym świetle księżyca ujrzałam Lucy. Leży z głową odchyloną do tyłu. Była sama. Gdy pochyliłam się nad nią, zobaczyłam, że jeszcze śpi. Jej czerwone usta były rozchylone i oddychała nie tak lekko jak zwykle, ale chwytała powietrze długimi ławczywymi haustami, jakby chciała od razu wypełnić powietrzem całe płuca. Gdy podeszłam bliżej, podniosła we śnie rękę i naciągnęła kołnierz koszuli nocnej, zadrżała. Narzuciłam na nią jej ciepły szal, spięłam go pod szyją dużą agrawką, zrobiłam to chyba w pośpiechu niezgrabnie i najwyraźniej skaleczyłam ją przy tym bo gdy oddech jej stał się znów spokojny, dotknęła dłonią szyi, a z jej ust wydobył się jęk. Spróbowała ją bardzo delikatnie obudzić. lekko drżała i objęła mnie mocno. Powiedziałam, że idziemy natychmiast do domu. Bez słowa wstała posłuszna jak dziecko. Miałyśmy szczęście i powróciłyśmy niepostrzeżenie. Zmówiłyśmy modlitwę dziękczynienia, po czym ułożyłam Lucy do snu. Zanim jednak zasnęłyśmy, Błagała, abym nie mówiła nikomu o całym zajściu, nawet jej matce. Zgodziłam się. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłam. Zamknęłam drzwi na klucz, przywiązałam go do swojego nadgarstka. Myślę, że to się więcej nie powtórzy, bo Lucy śpi dobrze. Świta. Południe tego samego dnia. Wszystko w porządku. Lucy spała jak kamień, dopóki jej sama nie obudziłam. Chyba nocna przygoda jej nie zaszkodziła, wręcz przeciwnie. Od tygodni nie wyglądała tak dobrze jak dziś rano. Zrobiło mi się przykro, kiedy zobaczyłam, że przez moją niezręczność zraniła ją agrawka. Ma na szyi dwa małe czerwone ślady po ukłuciu. Kropla krwi ubrudziła jej koszulę nocną. Kiedy przeprosiłam ją, roześmiała się i przytuliła mocno, mówiąc, że nawet tego nie poczuła. Na szczęście ślady są malutkie i nie zostawią blizny. Noc. Dzień minął dobrze. Powietrze było przejrzyste, świeciło słońce, wiał lekki, chłodny wiatr. Wybrałyśmy się z drugim śniadaniem do Mulgrave Woods. Pani Westerna, która czuje się lepiej, pojechała tam drogą, podczas gdy my z Lucy poszłyśmy ścieżką wzdłuż urwiska i dołączyłyśmy do niej przy bramie. Było mi smutno i myślałam o tym, jakby było wspaniale, gdyby Jonathan był tu ze mną. Muszę jednak być cierpliwa. Wieczorem przechadzałyśmy się po kasyno Teraz i słuchałyśmy dobrej muzyki. Położyłyśmy się spać wcześniej. Lucy jest spokojniejsza niż w czasie ostatnich dni. Zasnęła natychmiast. Zamknę drzwi na klucz i będę go trzymać przy sobie, chociaż nie spodziewam się w nocy kłopotów. 12 sierpnia. Myliłam się. Dwa razy w nocy budziłam się z powodu Lucy, która próbowała wyjść. Wydawała się zdenerwowana nawet we śnie, kiedy drzwi były zamknięte. Wracała do łóżka, mamrocząc przez sen z niezadowoleniem. Obudziłam się o świcie i usłyszałam świergot ptaków za oknem. Lucy obudziła się także. Sprawiała wrażenie szczęśliwej. Podeszła, położyła się koło mnie i mówiła o Arturze. Powiedziałam jej, jak się martwi o Jonatana. Próbowała mnie pocieszyć, udało jej się trochę. Chociaż współczucie nie zmieni faktów. Może je uczynić łatwiejszymi do zniesienia. 13 sierpnia. Kolejny spokojny dzień. Idąc spać, klucz zabieram z sobą do łóżka. Znowu obudziłam się w nocy. Lucy siedziała na łóżku i przez sen wskazywała na okno. Po cichu wstałam, odsłoniłam zasłony i wyjrzałam. Księżyc świecił niezwykle jasno. Jego światło w zetknięciu z morzem i niebem tworzyło atmosferę pełną tajemniczości i niewypowiedzianego piękna. Pomiędzy mną a księżycem zataczał kręgi wielki nietoperz. Raz czy dwa podleciał bliżej, ale chyba przestraszył się mojego widoku, bo szybko odleciał nad zatokę w stronę opactwa. Kiedy odeszłam od okna, Lucy już spała. Reszta nocy upłynęła w spokoju. 14 sierpnia. Cały dzień nad wschodnim urwiskiem. Czytamy i piszemy. Lucy lubi to miejsce chyba tak samo jak ja i trudno nakłonić ją do powrotu do domu na lunch, podwieczorek czy kolację. Dziś po południu w drodze powrotnej do domu dochodząc do szczytu schodów od strony Molo Zachodniego zatrzymałyśmy się, aby nacieszyć się widokiem morza. Chylące się ku zachodowi słońce rzuciło czerwone światło na wschodnie urwisko i stare opactwo. Wszystko skąpane było w pięknym, różanym blasku zachodzącego słońca. Milczałyśmy przez chwilę i nagle Lucy mruknęła, jakby do siebie: Znów te jego czerwone oczy. Są takie same. Odwróciłam się, spojrzałam na Lucy i zobaczyłam, że była jakby w hipnozie. Twarz miała zmienioną, nie do poznania. Powiodłam oczami za jej wzrokiem. Patrzyła na nasze ulubione miejsce. Na ławce siedziała tam jakaś samotna, czarna postać. Zlękłam się, gdyż wydawało mi się przez chwilę, że mężczyzna ten ma wielkie oczy, w których płonie żywy ogień. Po chwili jednak pomyślałam, że to pewnie zachodzące słońce odbija się w oknach Kościoła Świętej Marii za naszą ulubioną ławką. Mimo to poczułam się nieswojo. Udałyśmy się na kolację w milczeniu. Lucy dostała migreny i weszła wcześniej spać. Kiedy zasnęła, wyszłam na krótki spacer. Księżyc świecił jasno. Wracając, rzuciłam okiem na nasze okno i ujrzałam wychylającą się z niego Lucy. Zamachałam do niej, ale ona mnie nie dostrzegła. Nie zrobiła żadnego ruchu. Gdy podeszłam bliżej, zobaczyłam, że leży z głową wspartą o parapet i zamkniętymi oczami. Pogrążona była we śnie. A obok niej na parapecie siedziało coś z wyglądu przypominającego wielkiego ptaka. Wbiegłam po schodach, wpadłam do pokoju. Lucy właśnie się obudziła i wracała do swojego łóżka. Dyszała ciężko, dłoń trzymała na szyi, jakby osłaniając się od zimna. Nie budziłam jej, tylko ciepło otuliłam, starannie zamknęłam drzwi i okna. Wygląda tak słodko, gdy śpi, lecz jest znacznie bledsza niż zwykle i zmarniała na twarzy. Martwi mnie to. Myślę, że co się męczy. Niestety nie wiem co. 15 sierpnia. Wstałam później niż zwykle. Lucy była zmęczona i osłabiona. Nie wstała od razu, kiedy wołano nas na posiłek. Przy śniadaniu czekała na nas niespodzianka. Ojciec Artura, który od jakiegoś czasu chorował, czuł się lepiej i pisał, że chciałby, aby zaślubiny odbyły się wkrótce. Lucy jest pełna radości, a jej matka cieszy się i smuci jednocześnie. Później powiedziała mi dlaczego. Smuci się, że Lucy nie będzie już tylko jej, ale cieszy się, że będzie pod opieką odpowiedniego mężczyzny. Sama nie czuje się już najlepiej, serce ma coraz słabsze i lekarz powiedział jej, że może umrzeć w ciągu kilku miesięcy. Biedna. Jakże się cieszę, że jej nie powiedziałam o Lucy. Nagły wstrząs mógłby ją zabić. O Lucy nic nie powinna wiedzieć. 17 sierpnia. Nie pisałam przez całe dwa dni. Nie miałam na to sił. Wydaje się, że zawisły nad nami czarne chmury. Żadnych wieści od Jonathana. Lucy coraz słabsza, stan jej matki pogarsza się z każdym dniem. Nie wiem, co dzieje się z Lucy. Przecież jada i sypia dobrze. Przebywa też na świeżym powietrzu, ale cały czas bledną jej rumieńce na twarzy, męczy się i słabnie coraz bardziej. Nocami słyszę, jak ciężko łapie oddech. Gdy śpimy, trzymam klucz do naszego pokoju przy sobie. Lucy wstaje w nocy, chodzi nerwowo po pokoju i siada przy otwartym oknie. Zeszłej nocy, kiedy się obudziłam, znów zastałam ją śpiącą z głową wychyloną przez okno. Próbowałam ją obudzić, ale nie mogłam. Była omdlała. Gdy w końcu udało mi się ją ocucić, leciała przez ręce i płakała cicho, spazmatycznie łapiąc powietrze. Gdy spytałam, jak znalazła się przy oknie, potrząsnęła tylko głową i odwróciła się. Wierzę, że jej złe samopoczucie nie wynika z tego zranienia agrafką. Przyglądałam się jej szyi, gdy spała. Małe ranki wciąż jeszcze się nie zagoiły. Są nadal otwarte. Wręcz powiększyły się i zbielały lekko na brzegach. Ranki swoim wyglądem przypominają dwie małe białe kropki z czerwonymi środkami. Jeśli się nie zagoją w przeciągu najbliższego dnia lub dwóch, chciałabym, aby zbadał je lekarz. List od Samuel Billington i syn prawnicy Whitby Do panowie Carter, Patterson i spółka Londyn, 17 sierpnia Szanowni panowie, niniejszym dostarczamy panom fakturę za przesyłkę do King's Cross. Przesyłka ta ma być dostarczona do Carfax koło Parfleet natychmiast po odebraniu ze stacji towarowej King's Cross. Posiadłość jest na razie niezamieszkana, ale załączam oznaczone dokładnie klucze. Przesyłka składa się z pięćdziesięciu skrzyń, które należy przewieźć do częściowo zburzonego i zrujnowanego budynku wchodzącego w skład posiadłości. Dawniej był kaplicą domową. Skrzynie wysłane zostaną przed 10:30 dziś wieczorem i przybędą do King's Cross jutro o 4:30 po południu. Załączam czek na 10 funtów, pozostawiając rozliczenie kosztów w późniejszym terminie. Prosimy, wychodząc, zostawić klucze w głównym holu w domu. Właściciel posiada ich duplikaty. Będziemy wdzięczni za jak najszybsze dostarczenie przesyłki do Carfaxu. Z poważaniem: Samuel Billington i syn panowie. Carter, Patterson i spółka, Londyn do panów Billington i Syn, Whitby. 21 sierpnia. Śpieszymy z potwierdzeniem otrzymania czeku na 10 funtów i wysyłamy zwrotnie czek na 1 funt, 17 szylingów i 9 pensów nadpłaty oraz rachunki. Przesyłkę dostarczyliśmy według instrukcji, zostawiając klucze zgodnie z listem w głównym holu z poważaniem Carter, Patterson i spółka. Dziennik Miny Murray, 18 sierpnia Jestem dziś szczęśliwa i piszę, siedząc na ławce w naszym ulubionym miejscu na cmentarzu. Lucy czuje się dużo lepiej. Spała dobrze przez całą noc, nie niepokoiła mnie ani razu. Jest dziś wesoła, pełna życia i wigoru, choć w dalszym ciągu bardzo blada. Właśnie wróciła do tamtej nocy, jakby potrzebowała przypomnienia, jak to było, kiedy znalazła ją śpiącą w tym właśnie miejscu. Spytałam, czy miała wówczas jakieś sny, a ona odpowiedziała z wysiłkiem, próbując sobie przypomnieć. Nie był to w zasadzie sen. Wszystko wydawało się całkiem realne. Chciałam być tutaj, sama nie wiem dlaczego, czegoś się bałam, nie wiem czego. Miałam wrażenie, jakbym płynęła przez ulicę i most, słyszałam wycie wielu psów, całe miasto wydawało się być ich pełne, a wszystkie wyły, jak wchodziłam po schodach. Potem, pamiętam, mgliście było tam coś ciemnego, z czerwonymi oczami coś bardzo słodkiego i jednocześnie gorzkiego. Wydawało mi się, że tonę, a wszystko wypływa ze mnie, tak jakby moja dusza wychodziła i unosiła się obok w powietrzu. Potem przyszłam do siebie i zobaczyłam, że ty mną potrząsasz. Zaczęła się śmiać. Ten śmiech był nienaturalny i bardzo mi się nie podobał. Pomyślałam, że lepiej zmienić temat więc zaczęłyśmy rozmawiać o czymś innym i Lucy znowu była sobą. Gdy doszłyśmy do domu, jej policzki zarumienił wiatr. Jej matka ucieszyła się tym i wszystkie razem spędziłyśmy miły wieczór. 19 sierpnia Duża radość, choć jeszcze niepełna. Nareszcie mam wiadomość od Jonathana. Mój kochany chorował i dlatego nie pisał. Właśnie dostałam list przesłany przez pana Hawkinsa. Siostra Agata, Szpital Świętego Józefa i Świętej Marii w Budapeszcie do Panny Miny Murray. 12 sierpnia. Droga Pani, piszę na życzenie Pana Jonathana Harkera, który sam jest zbyt słaby, aby pisać, choć czuje się coraz lepiej dzięki pomocy Bożej, Świętego Józefa i Świętej Marii. Jest pod naszą opieką już szósty tydzień. Cierpi na zapalenie opon mózgowych. Prosi, aby przesłać pani najserdeczniejsze życzenia, a także abym napisała do pana Petera Hawkinsa do Exeter, aby przeprosić za opóźnienie oraz zawiadomić, że praca została wykonana. Musi jeszcze wypocząć kilka tygodni w naszym sanatorium w górach, ale potem będzie mógł wracać. Pragnie również przekazać, że nie ma przy sobie wystarczającej ilości pieniędzy, a chciałby zapłacić za swój pobyt. Szczerze pani oddana, siostra Agata. PS. Ponieważ pacjent śpi, otwieram list, aby przekazać coś jeszcze. Wszystko mi o Pani powiedział, również to, że ma Pani zostać jego żoną. Szczęść Boże. Nasz doktor mówi, iż pacjent przeżył okropny szok i jego nieprzytomne majaki były straszne. Mówił o wilkach, więzieniu i krwi, o duchach i demonach i Bóg jeden wie, o czym jeszcze. Napisalibyśmy dużo wcześniej, gdybyśmy wiedzieli coś o jego przyjaciołach. Przyjechał do nas pociągiem z Klausenburga i nasz odźwierny dowiedział się od kolejarzy, że wbiegł tam na stację, krzycząc, że chce kupić bilet do domu. Widząc jego stan, dali mu bilet do końcowej stacji pociągu, a potem przywieziono go tutaj. Proszę mieć pewność, że troszczymy się o niego jak najlepiej. Zdobył naszą sympatię. Za kilka tygodni powinien całkowicie wrócić do zdrowia, ale proszę o niego dbać. Życzę wielu, wielu lat wspólnego życia. 19 sierpnia. Mam wyjechać rano i udać się do Jonathana, pomóc go pielęgnować, jeśli to będzie potrzebne, oraz przywieść go do domu. Pan Hawkins sugeruje w swoim bardzo uprzejmym liście, że powinniśmy się tam pobrać. Płakałam nad listem szlachetnej siostry i noszę go przy sercu, gdyż jest o Jonathanie. Moja podróż jest zaplanowana i bagaże gotowe. Zabieram jedynie jedną zmianę ubrania. Lucy przywiezie mój kufer do Londynu i przechowa go do czasu, gdy wrócimy z Jonathanem jako mąż i żona. Nie mogę pisać więcej. Radość przepełnia moje serce. List. Mina Harker do Lucy Westerna. Budapeszt, 24 sierpnia. Najdroższa Lucy. Wiem, że niecierpliwisz się i chcesz usłyszeć o wszystkim, co zdarzyło się od czasu, gdy się pożegnałyśmy na stacji w Whitby. A zatem moja droga do Hal dojechałam szczęśliwie. Złapałam tam statek do Hamburga, a potem przesiadłam się do jadącego tu pociągu. Jonathan jest bardzo słaby i chory. Przeżył jakieś okropne rzeczy, o których nie chce mi opowiadać. Otaczało go coś nie z tego świata. Siedzę teraz przy jego łóżku, widzę jego twarz. Budzi się. Gdy się obudził, poprosił o swój płaszcz. Chciał wyjąć coś z kieszeni. Poprosiłam siostrę Agatę, aby przyniosła wszystkie jego rzeczy. Zauważyłam, że był tam też jego notatnik. Miałam zamiar poprosić Jonathana, by pozwolił mi go przejrzeć. Spodziewałam się znaleźć tam wskazówki tłumaczące jego stan, lecz on ubiegł moją prośbę. Trzymając rękę na notatniku, spojrzał mi w oczy i uroczyście powiedział: Mino, uważam, moja droga, że nie powinniśmy mieć przed sobą tajemnic. Przeżyłem wielki szok i gdy próbuję o tym wszystkim myśleć, kręci mi się jeszcze w głowie. Nie wiem, czy to prawda, czy sny szaleńca. Odpowiedź zawarta jest w tej książce. Ja nie chcę jej znać. Chcę rozpocząć swoje życie raz jeszcze od naszego małżeństwa. Czy chcesz, tak jak ja, nie odpowiadać na to pytanie? Oto jest notatnik, weź go i przeczytaj, jeśli pragniesz. Ale nie rozmawiaj ze mną na ten temat. Modlę się, żebym sam nie musiał już do tego wracać. Wyczerpany opadł na łóżko, a ja włożyłam książkę pod jego poduszkę i pocałowałam go. Poprosiłam siostrę Agatę, aby ubłagała przełożoną o zezwolenie na nasz ślub dziś wieczorem i czekam na odpowiedź. Właśnie wróciła i powiedziała, że posłano już po kapelana z kościoła anglikańskiego. Ślub odbędzie się za godzinę, kiedy Jonathan się obudzi. Lucy, jesteśmy małżeństwem, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Jonathan powiedział, że ma nadzieję, że zawsze będę tak szczęśliwa, jak on teraz i spokojnie zasnął. Zdecydowałam nie czytać notatnika, chyba że będzie to dla jego dobra albo, jeśli zajdą jakieś ważne okoliczności. Do widzenia, moja droga Lucy. Śpieszę wysłać ten list i pewno napiszę wkrótce znowu. Muszę kończyć, bo Jonathan się budzi. Muszę zatroszczyć się o swojego męża. Zawsze cię kochająca, Mina Harker. Lucy Westerna do Miny Harker. Whitby, 30 sierpnia. Najdroższa Mino. Oceany miłości i tysiące pocałunków. Obyście szybko z mężem wrócili do swego własnego domu. Chciałabym, abyście mogli być z nami tutaj Ostre powietrze szybko przywróci siły Jonathanowi Tak jak mi przywróciło Mam wilczy apetyt Jestem pełna życia i śpię dobrze Ucieszy cię również wiadomość, że nie chodzę już we śnie Artur jest tutaj przy mnie Jest wspaniale i kocham go bardziej niż kiedykolwiek Właśnie mnie woła Zatem to wszystko na teraz od kochającej cię Lucy P.S. Mama przesyła swe życzenia Biedna na szczęście czuję się trochę lepiej. P.S. Pobieramy się 28 września. Dziennik Lucy Westerna. Hillingham, 24 sierpnia. Znów w domu. Muszę tak jak mina spisywać wszystko, co się dzieje. Będziemy mogły, kiedy się spotkamy, prowadzić długie rozmowy. Ciekawa jestem, za ile to nastąpi. Chciałabym, żeby była tu ze mną Czuję się taka nieszczęśliwa Zeszłej nocy znowu źle spałam, jak w Whitby Czuję się słaba, zmęczona i pełna nieokreślonego lęku Kiedy Artur przyszedł na lunch, zasmucił go mój widok Nie miałam nawet siły, by udawać radosną 25 sierpnia Kolejny zły dzień Obudziłam się, kiedy zegar wybił dwunastą Coś łopotało i szamotało się przy oknie nie zważałam na to i położyłam się znów spać. Znowu złe sny. Szkoda, że ich nie pamiętam. Dziś rano jestem przeraźliwie słaba. Twarz mam upiornie bladą i boli mnie gardło. Brakuje mi powietrza. Być może to płuca. Spróbuję być weselsza, kiedy przyjdzie Artur. Inaczej mój widok go zasmuci. Artur Holmwood do doktora Siwarda 31 sierpnia. Drogi Jack. Chcecie poprosić o przysługę. Lucy jest chora, nie wydaje się, żeby miała jakąś niebezpieczną chorobę, lecz wygląda okropnie i stan jej pogarsza się z dnia na dzień. Najwyraźniej czymś się smuci. Powiedziałem jej, że poproszę cię, aby się zbadał i w końcu się zgodziła, choć jest to oczywiście skrępowana po waszym ostatnim spotkaniu. Będzie to bolesne dla ciebie, drogi przyjacielu, lecz wiem, że to dla niej zrobisz. Aby nie przerazić matki Lucy, byłbym ci wdzięczny, gdybyś zjawił się w Hillingham na lunch jutro o drugiej. Potem Lucy zadba o to, byście zostali sami. Przyjdę tam na podwieczorek i będziemy mogli wyjść razem. Jestem bardzo niespokojny i chcę skonsultować się z tobą, możliwie szybko po badaniu. Nie zawiedź mnie. Artur. P.S. Obawiam się, że ojciec mój jest ciężko chory. Telegram. Artur Holmwood do doktora Siwarda Moja obecność niemożliwa z Ojcem gorzej prześlij telegram na adres ojca w ring. List od doktora Siwarda do Artura Holmwooda. Mój stary druchu, śpieszę ci donieść od razu, że nie znajduję przyczyny złego stanu zdrowia panny Westerna. Jednocześnie stwierdzam, że wygląd jej daleki jest od zadowalającego. Zmieniła się znacznie od czasu, gdy widziałem ją po raz ostatni. Sprawiała wrażenie wesołej, lecz domyśliłem się, że wesołością stara się uspokoić swą matkę, której dni wydają się policzone. Cała nasza trójka zachowywała się wesoło przy lunchu, po czym pani Westerna poszła się położyć i Lucy została ze mną. Poszliśmy do jej buduaru i gdy tylko drzwi zamknęły się za nami. Opadła z westchnieniem na krzesło zasłaniając twarz rękoma. Powiedziałem, że martwisz się jej stanem i że prosiłeś mnie jako lekarza i przyjaciela, abym spróbował pomóc. Wygląda bardzo blado, ale poza tym nie ma objawów choroby. Zatem doszedłem do przekonania, że przyczyna może być w umyśle. Jest to, jak wiesz, moja specjalność. Przekonałem ją, aby mi wyznała, co jej dolega. Powiedziała, że ma kłopoty z oddychaniem, choć śpi mocno, ma przerażające sny, których później nie pamięta. Powiedziała też, że jako dziecko cierpiała na somnambulizm i że gdy była w Whitby ze swą matką oraz panną Murray, dolegliwość wróciła. Raz wyszła nocą z domu i poszła na wschodnie urwisko, gdzie znalazła ją panna Murray. Zapewniła mnie jednak, że ostatnio to się nie powtórzyło. Jestem pełen wątpliwości i nie wiem co myśleć. Jutro ponownie zbadam pannę Westerna. Spotkamy się w pobliskim sklepie, aby nie martwić jej matki kolejnymi szybkimi odwiedzinami. Doktor Seward do Artura Holmuda. Zbadałem Lucy raz jeszcze. Była bardziej pogodna niż poprzedniego dnia i z pewnością wyglądała lepiej. Nie jest już tak upiornie blada i oddech ma w miarę normalny. Była jak zawsze niezwykle miła i bardzo starała się sprawić wrażenie pogodnej. Wciąż nie mogę postawić diagnozy. Zaobserwowałem utratę krwi, ale to nie jest anemia. Musi być jakaś przyczyna, ale jej jeszcze nie znam. Będę ją jeszcze odwiedzał. Mam nadzieję, że twój biedny ojciec czuje się lepiej. Musi to być dla ciebie okropne, drogi przyjacielu, znaleźć się w takiej sytuacji. Dwoje kochanych ludzi wymaga jednocześnie twojej obecności. Znam twoje poczucie obowiązku wobec ojca i masz rację, czuwając przy nim, ale jeśli zajdzie konieczność, zawiadomię cię, żebyś natychmiast przyjechał do Lucy. Nie martw się nadmiernie. Doktor Seward do Artura Holmwooda Drogi Arturze, wiadomości nie są dobre. Stan Lucy znowu się dziś pogorszył. Wynikła z tego jedna dobra rzecz. Pani Westerna, która naturalnie martwi się o Lucy, poprosiła, abym się opiekował córką. Mogę więc przychodzić jako lekarz, nie niepokojąc jej matki. Napiszę, jak tylko będzie coś nowego. Twój John Seward Dziennik doktora Sewarda 7 września Wczoraj odwiedziłem Lucy w pokoju. Leżała na łóżku śmiertelnie blada. Przykro patrzeć i słuchać, jak ciężko oddycha. Odwróciła głowę i spojrzała na mnie, lecz nie powiedziała nic. Nie spała, była po prostu zbyt słaba, by mówić. Jej oczy mówiły, ale to wszystko. Artur przybył wkrótce potem. Pełen obaw nie mógł sobie znaleźć miejsca. Powiedziałem mu, że przeprowadzę transfuzję. Później. Lucy otrzymała krew i trochę życia wróciło na jej policzki. Podałem jej proszki na sen, śpi spokojnie, podczas gdy ja czuwam przy łóżku. Artur pojechał do domu na krótki odpoczynek. Pada z nóg ze zmęczenia i zmartwień. Skorzystam z okazji i zbadam Lucy. Później. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu Lucy nosi czarną, wąską opaskę z aksamitu wokół szyi. Przesunąłem ją nieco i odkryłem czerwone znamie. Przyjrzałem się dokładnie i zobaczyłem dwa małe ślady po ukłuciach tuż nad tętnicą. Pomyślałem przez moment, że może to jest powód utraty krwi. Żeby spowodować jednak taki stan, całe łóżko musiałoby być poplamione krwią. Nadal nic nie rozumiem. Rozważałem wynajęcie pielęgniarki, ale w końcu zdecydowałem się czuwać nad nią sam. 8 września, przesiedziałem całą noc z Lucy. Środki nasenne przestały działać i obudziła się. Teraz to zupełnie inna osoba niż przed transfuzją. Była w dobrym humorze, lecz strudzona. Powiedziałem pani Westerna, że mam zamiar czuwać przy łóżku jej córki. Nie sprzeciwiła się, lecz spytała, czy to konieczne, skoro Lucy czuje się już znacznie lepiej. Powiedziałem, że tak. Po kolacji przyszedłem i usiadłem przy łóżku. Lucy wydawała się zadowolona i patrzyła na mnie z wdzięcznością. Po chwili wydawało się, że usypia, lecz z trudem pokonywała senność. Powtórzyło się to kilka razy. Z coraz większym wysiłkiem i w coraz krótszych odstępach czasu zamykała oczy. Było oczywiste, że nie chce zasnąć, więc zacząłem rozmowę. Nie chce pani spać? Nie, boję się. Pani się boi snu, dlaczego? Sen jest zwykle rzeczą, której nie unikamy. Tak, ale nie w moim przypadku, kiedy sny przerażają. Cóż na Boga ma pani na myśli? Nie wiem, właśnie nie wiem, i to jest okropne. Całe to osłabienie przychodzi we śnie, aż boję się o nim myśleć. Dobrze, moja droga, dziś może pani spać spokojnie. Jestem tutaj, aby czuwać i obiecuję, że nic złego się nie zdarzy. Dobrze, ufam panu. Skorzystałem ze sposobności i dodałem. Obiecuję pani, że jeśli tylko dostrzegę, że ma pani jakieś złe sny, od razu panią obudzę. Obudzi pan, naprawdę? Bardzo pan dla mnie dobry, więc będę spała. Odetchnęła z ulgą i niemal natychmiast usnęła. Czuwałem przy niej przez całą noc. Nie poruszyła się nawet, tylko wciąż spała i spała snem przynoszącym ozdrowienie. Na twarzy miała uśmiech i widać było, że tej nocy żadne koszmary nie mogły się jej przyśnić. 9 września. Byłem bardzo zmęczony, gdy wróciłem do Hillinga. Przez dwie noce nie zmrużyłem oka i byłem wyczerpany. Lucy wstała i była radosna. Gdy podawała mi rękę na powitanie, spojrzała uważnie i powiedziała: Dziś żadnego siedzenia po nocy jest pan zbyt zmęczony. Czuję się już znowu dobrze, naprawdę. I jeśli ktoś ma dzisiaj siedzieć w nocy, to tym kimś będę ja, aby czuwać przy panu. Nie podjąłem dyskusji na ten temat i udałem się na kolację. Lucy towarzyszyła mi, umilając swą czarującą osobą posiłek, który zakończyłem świetnym portwajnem. Potem Lucy zaprowadziła mnie na górę i pokazała mi pokój obok swojego. W kominku płonął przytulnie ogień. Teraz zostanie pan tutaj. Zarówno te drzwi, jak i moje zostawię otwarte. Może pan leżeć na Sofie, gdyż wiem, że nie uda mi się pana namówić, aby po prostu położył się pan spać. Jeśli będę czegoś chciała, zawołam i będzie pan mógł natychmiast przyjść. Musiałem się zgodzić, bo byłem tak potwornie zmęczony, że nie wytrzymałbym kolejnej nocy bez snu. Lucy raz jeszcze obiecała zawołać mnie, gdyby czegokolwiek chciała. Położyłem się więc na Sofie i zapomniałem o wszystkim. Następnego ranka wstałem wypoczęty i udałem się prosto do pokoju Lucy. Story w oknach były spuszczone i gdy je uniosłem, światło poranka zalało pokój. Podszedłem do łóżka. Moje serce przeszył śmiertelny lęk. Na łóżku leżała Lucy, najwyraźniej omdlała, śmiertelnie blada. Serce jej biło i wkrótce odzyskała przytomność. Nie było czasu do stracenia. Zostawiłem ją spokojówką, a sam pędem udałem się do szpitala i w krótkim czasie przeprowadziłem kolejną życiodajną transfuzję. Zdecydowałem na razie nie zawiadamiać o tym Artura i zobaczyć, jak będzie się czuła Lucy. Siedziałem przy jej łóżku i rozmyślałem, a myśli moje wciąż powracały do dwóch małych śladów na jej szyi. Co je spowodowało? Nie potrafiłem zwalczyć strasznego podejrzenia, że było w tym coś, czego nie da się wyjaśnić w kategoriach czysto medycznych, coś ponurego, co nie dawało mi spokoju. Lucy spała dobrze i gdy się obudziła, czuła się lepiej, choć dużo gorzej niż poprzedniego dnia. Rozmawiała ze mną swobodnie, jakby nieświadoma, że coś się tej nocy stało. Później przyszły do mnie dwie pokojówki i spytały, czy jedna z nich lub obie nie mogłyby czuwać nad panną Lucy tej nocy. Byłem tak zmęczony trudami dnia i napięciem, że zgodziłem się, ostrzegając je, aby się upewniły, czy okno w jej pokoju jest dobrze zamknięte. Pożegnałem się z Lucy i jej matką, zrobiłem obchód w szpitalu w Parflit i udałem się do domu na spoczynek. Piszę te słowa, oczekując na sen, który właśnie nadchodzi. Dziennik Lucy Westerna, 17 września. Cztery dni i cztery noce spokoju odzyskuje siły tak szybko, że się niemal sama nie poznaje. To tak jakbym śniła jakiś długi koszmar i teraz przebudziła się, aby zobaczyć piękne słońce i poczuć świeże powietrze poranka. Złe sny jakby minęły. Hałasy, które omal nie przyprawiły mnie o pomieszanie zmysłów, stukot skrzydeł o okno, odległe głosy, które słyszałam tuż obok i ostre dźwięki dochodzące sama nie wiem skąd, wszystko to ustało. Kładę się teraz spać bez strachu. Nie próbuję nawet powstrzymywać nadejścia snu, choć czasem gałęzie drzew lub nietoperze tłuką ze złością o szyby okien. Okno jest zawsze zamknięte zgodnie z zaleceniem doktora Siwarda, choć przez to robi się czasem duszno. Dziennik doktora Siwarda. 18 września. Przyjechałem do Hillingham i z przerażeniem zobaczyłem, że wszystkie story były zasunięte. Wiedziałem, że matka Lucy wstawała wcześniej, obawiałem się więc najgorszego. Moje lęki znalazły potwierdzenie. Biedna Lady zmarła w nocy na atak serca. Z ciężkim sercem zabrałem się do pisania telegramu do Artura, który, jak wiedziałem, nie mógł opuścić swojego umierającego ojca, teraz jednak nie miał wyboru. Szok, spowodowany wiadomością o śmierci matki, okazał się zbyt silny dla osłabionej Lucy. Umarła tuż przed moim przyjazdem. Leżała na łóżku z otwartymi ustami, ukazującymi blade dziąsła. Jej zęby w przyćmionym świetle sprawiały wrażenie długich i ostrych. Gdy z drżącym sercem nachyliłem się nad nią, zobaczyłem, że ranki naszej znikły. Okno było otwarte. Wbrew obietnicom i zaleceniom, zapewne z powodu szoku poczuła nagle duszności i zdecydowała się je otworzyć. Cała ta tragedia jest zagadkowa. Biedna słodka Lucy. Dziennik Miny Harker, 22 września. Jedziemy pociągiem do Exeter. Jonathan śpi. Tak wiele się zmieniło. Oto jestem żoną Jonathana. Nasz drogi stary przyjaciel pan Hawkins nie żyje. Pogrzeb odbył się dzisiaj w Londynie, gdyż pan Hawkins miał tu wielu znajomych. Potem udaliśmy się do Hyde Parku, posiedzieliśmy przez chwilę i spacerowaliśmy objęci wzdłuż Piccadilly. Zobaczyłam nagle piękną dziewczynę w dużym kapeluszu, siedzącą w powozie, obok włoskiej restauracji. Nagle poczułam, jak Jonathan chwyta mnie za ramię. Uczynił to tak mocno, że aż sprawiło mi to ból. Mój Boże, wykrztusił. Stale się niepokoję o stan Jonathana po jego okropnych przeżyciach w Transylwanii. Więc odwróciłam się szybko i spytałam, co go tak poruszyło. Był bardzo blady i oczy omal nie wyskoczyły mu z orbit, gdy przerażony i osłupiały wpatrywał się.